Moment, co tu się wydarzyło? Nie to wejście. Widziałeś spóźnienie i jeszcze kurde łup w słup. Siemanko, z tej strony Adam i witam wszystkich serdecznie w Prawdzie Żużla Live. No okienko było trzyosobowe, ale jeszcze jesteśmy w dwójkę, bo jest z nami cały czas Rafał Żużlowy Degustator. Witam cię, panie Rafale, serdecznie. Cześć, witam serdecznie ciebie, drogi Adamie, was, drodzy widzowie. Wystartowaliśmy 5 minut po czasie, ale kto by się przejmował? To by się przejmował, dokładnie. Jest piąteczek, jesteśmy my, jesteście wy, bez was nie ma nas, jak to się mówi, więc witam wszystkich czatusi, słuchaczy, widziałem jest pan Dionizy, fajnie, bo też ostatnio właśnie zadawałem pytanie, co, jak tam u pana, mam nadzieję, że wszystko zdrówko jest dobre. No i jesteśmy my, panie Rafale, troszeczkę się wydarzyło, że tak powiem, w tym świecie żużlowym przez tydzień. A tam, najważniejszy jest teraz challenge, który nam Marcin rzucił. Challenge polega na tym, żeby czat liczył, ile razy padnie słowo Bydgoszcz podczas dzisiejszego odcinka, a dla prowadzących, że mamy unikać słowa Bydgoszcz. No więc już są dwa. Tak więc myślę, Adam, że możemy wejść w ten challenge, tak więc Polonia Bydgoszcz, Tomasz Golob, dziękuję, możemy się rozejść. Dokładnie, nie, no bo dla śmiechu pewnie, no pewnie, możemy się pobawić. Dobra, to okej, okay, unikamy słowa Bydgoszcz. Cztery. Okej, okay. Bromberg. Bromberg, BDG. Tak, tak, można. Miasto nad Brdą. Też można, tak. Tak więc, panie Rafale, jest troszkę tych tematów, więc trzeba zaczynać, że tak powiem. Jeżeli jeszcze jest pytanie, co z Piotrkiem. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Wiem, że urodziny, więc niech będzie jeszcze raz. Najlepszego, wracaj do nas zdrowiej i będzie dobrze. Tak jest. Dobrze, panie Rafale, to... Przejdźmy sobie, który chcesz pierw temat? Najpierw chciałbym BDG? Przypomnieć o zbiórce. O A zbiórce tak, już, właśnie. No widzisz, jak ty mi zaimponowałeś, panie Rafale. Proszę bardzo. I Karol też pięknie tutaj napisał. Tak, no więc drodzy widzowie, cały czas trwa nasza zbiórka dla Mateuszka. Zbieramy cały czas na jego leczenie, tak więc licytacji już chyba raczej nie będzie, chyba że jeszcze coś gdzieś w międzyczasie nam wpadnie, natomiast cały czas zachęcamy do tego, abyście w jakikolwiek sposób, jeśli tylko możecie, wspierali tę zbiórkę. W tym momencie mamy, moi drodzy, 29 tysięcy. No. 549 zł, czyli prawie 30 koła już zbieraliśmy dla Mateusza, tak więc jest to całkiem dobry wynik. Tak, i mówię, no dużo nie brakuje do pełnych 30 tysięcy, więc może się uda. My cały czas będziemy przypominać, jak to Jurek Owsiek mówi, i jeden dzień dłużej, prawda, Rafał? Zgadza się. Okej, no dobra, to wracamy szybciutko do nas. I wrócimy, to przejdziemy sobie pierw właśnie do tematu Polonii z Nadbrdy. I no, powiem tak, mówiło się gdzieś o tym w kuluarach, że Tomek Bajerski jest blisko podpisania kontraktu. Ja do końca nie wierzyłem i powiem ci szczerze, sam się zastanawiałem, czy to dobrze, czy źle. Bo jeżeli chodzi o Fachurę i zmiany taktycznie, jak on podchodzi do meczu, tip top, na moje jeden z lepszych trenerów w Polsce. Ale troszeczkę... no ta aura, która ma drugą stronę medalu, jaka jest za nim, problemy w Toruniu, pamiętasz, właśnie te sprawy pozasportowe, jego osobiste, niestety oddziałowują później również w tych klubach, w których pracuje, i mam tutaj pewien zgryz. No, niezły bajer, można byłoby powiedzieć, posiadanie takiego trenera w swoim klubie, tak więc nie, no powiem ci, nie określiłbym tego transferu jako transfer bez ryzyka, jako transfer, który musi wypalić, ale na pewno ryzyko, które się z tym wiąże, jest do przyjęcia, bo wynik, który może tutaj się pojawić w Polonii, może ucieszyć wszystkich kibiców z miasta, z którego pochodzisz, i ciebie na pewno też. Tak więc no, gdyby się dzięki pracy Tomasza Bajerskiego ten awans gdzieś przydarzył, no chyba nikt by nie miał problemów, prawda? Nie, no pewnie, żeby nie miał. I uważam, że fachowcem jest świetnym. Co prawda my mamy bardzo dobrego fachowca od juniorów, a jest nim Jacek Woźniak, który między innymi prowadził Wiktora Przyjemskiego, teraz ma innych młodszych podopiecznych, i też właśnie czekałem na jakąś informację i doczekałem się, bo w wywiadzie Tomek Bajerski właśnie powiedział, że on tymi najmłodszymi nie będzie się zajmował. On oczywiście będzie pomagał, jeżeli będzie taka możliwość, ale jego ci juniorzy, którzy będą w składzie, czyli też między innymi wspomniał o Franku Karczewskim, żeby go ustawić na dobre tory, a tą najmłodszą grupą będzie cały czas zajmował się Jacek Woźniak, i to jest dobre na mojej, to jest dobre, że nie będą sobie jakoś kolidować. Też jestem troszkę
Powiem ci szczerze, tą sytuacją zakłopotany, z uwagi na to, że jednak no, Jacek Woźniak, on nigdy nie dostaje takiej pełnej kontroli nad tą całą drużyną, bo nawet jak już jest, to wiadomo, jest pan Jurek Kanclerz, jest jego brat i oni cały czas gdzieś tam w tym składzie mieszają, więc to różnie wygląda, więc ciężko mi oceniać Jacka Woźniaka jako menadżera czy trenera pierwszego. Bardziej właśnie, tak jak mówię, mogę go ocenić jako tego szkoleniowca od młodzieży. Tu Tomek Bajerski, wiadomo, jaki jest Bajer, tak jak ty to pięknie ująłeś. On sobie też nie da wejść na głowę. To nie jest, wiesz, trener, który spuści głowę, bo prezes coś mówi. Więc i to mi się podoba. To jest bardzo duży plus właśnie Tomka. I jeżeli dadzą mu pracować, powiem w ten sposób, dadzą mu pracować, to może się to udać. Rafał? Może się to udać, jak myślę, że będzie coś jeszcze mówił. Tak, może się to udać jak najbardziej. No i teraz też jest pytanie, czy nie trener Bajerski pozwoli sobie na to, żeby ktokolwiek w jego pracę ingerował. No widzieliśmy, jak to się skończyło w Poznaniu. Był, nie było. Ktoś chyba chciał coś gdzieś komuś i nagle się okazało, że trener Bajerski już tam się nie pojawił. No i nie chciałbym, żeby ta sytuacja tak się skończyła też tutaj. No doskonale zdajemy sobie sprawę, że zarząd i prezesi klubu z miasta, z którego pochodzisz, przypominają trochę tych z miasta, z którego ja pochodzę, więc no może być zabawnie. Może być zabawnie, no ale mam nadzieję, że pewne rzeczy zostały powiedziane już przy podpisywaniu umowy, już na poziomie negocjacji i miejmy nadzieję, że nic takiego dziwnego się nie wydarzy. Ja się zastanawiam, bo skoro w kuluarach cały czas mówiono, jaki ten Tomek Bajerski jest dobry trener, nie? To czy nie miał oferty ekstraligowej? Umówmy się, no gdzieś potrzebna jest troszkę no, ta świeższa krew. Wiemy, że chociażby trener Janusz Ślączka trafił do Włókniarza Częstochowa, Rafałowi Zeminę. Cały czas w tym jednym kisielku, a potrzebna jest taka świeża krew. Teraz widzimy w Grudziądzu Kostka. Fajnie, dostał pierwszą drużynę. Zobaczymy, jak to będzie. O tym też sobie porozmawiamy, bo ogólnie do trenerki pchają się no jeszcze zawodnicy jeżdżący. Między innymi wspomnę tutaj o Grzesiu Walasku czy Krzysiu Buczkowskim, o tym sobie też później chwilę. Grzegorz Walasek został teraz trenerem szkółki Falubazu, nie? Dokładnie, o tym właśnie sobie też chwilę później porozmawiamy. To jednak pokłosie tego, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że był ten to spotkanie, że było aż 70 osób, przyszłych trenerów i w ogóle opowiadania o tym wszystkim, więc jednak to zainteresowanie tych jeszcze jeżdżących zawodników tą trenerką jest, więc w końcu doczekamy się w Ekstralidze właśnie no młodszych, po prostu młodszych osób. No nareszcie, chciałoby się powiedzieć. No, ale powiedz czy nie. Nie dziwi cię to, że jednak Tomek Bajerski no nie dostał oferty ekstraligowej. To czy nie dostał, to nie wiemy. Wiemy, no że mówił, że parę ofert było, ale wyobrażasz sobie, że nie wiem, była oferta z Ekstraligi, on jednak postanowił wybrać pierwszą ligę i trudniejszą mimo wszystko z uwagi, no wiesz, Polonia wcale jakimś wielkim faworytem do wygrania ligi nie jest. Zależy kto o tym mówi, no dla niektórych pewnie jest i nie. Niekoniecznie dla i niekoniecznie dla ludzi kibicującym temu klubowi, bo znam takich, którzy uważają inaczej, no ale dobra, już mniejsza z tym jakby. No wiesz, no motywację tego, dlaczego wylądował w Polonii Bydgoszczanin, kurczę, dlaczego wylądował w Polonii, dodajcie jeszcze jeden raz, a nie w innym klubie, to już trzeba byłoby kierować chyba do samego zainteresowanego, no bo na pewno, tak jak mówisz, jeżeli te oferty były, no to podejrzewam, że i może były lepsze pieniądze i może praca z ekstraligowym klubem była bardziej taka sexy, wiesz o co chodzi, no ale jednak skończyło się tutaj, gdzie się skończyło, no i coś musiało trenera Bajerskiego do tego przekonać. Obyś miał rację. Ja mu życzę oczywiście z tego miejsca samych sukcesów, bo to w końcu klub, któremu kibicuję. I no słuchaj, trzeba próbować, prawda? Jasne, że tak. Trzeba próbować i miejmy nadzieję, że te próby wyjdą na plus na koniec sezonu. No i pięknie. Dobrze, panie Rafale, nie będziemy tutaj maglować za dużo, bo tutaj tak naprawdę było trzeba jeszcze raz Tomka Bajerskiego zaprosić naprawdę żużla ekstra i się go podpytać, dlaczego wybrał Polonię, skoro było też więcej innych ofert, czym przekonała Polonia też. No, ale może jeszcze w przyszłości to zrobimy. Przechodzimy do kolejnego tematu, bo trochę ich jest, tak jak powiedziałem. Słuchaj, doczekaliśmy się sponsora drugiej Ekstraligi.
No i wszystko by było w porządku, jak nie pewna osoba z Rzeszowa, mianowicie tutaj chodzi o Martę Półtorak, która dość z dużym oburzeniem stwierdziła ten cały, uwaga, cudzysłów, przetarg na te prawa, bo się okazuje, że była właśnie pani Marta ze swoją firmą bardzo chętna, żeby powalczyć, ale nawet nie dostała telefonu, że taki przetarg jest, że coś się odbywa, że można wziąć udział. No i jak ty właśnie te działania tutaj Ekstraligi, jeżeli chodzi o to i słowa Marty Półtorak, skwitujesz? Powiem ci tak, niekoniecznie jestem w stanie ci cokolwiek na ten temat powiedzieć, choćby z tego prostego względu, że nie wiem, jak to się wszystko odbywało. Nie byłem w to zamieszany, nikt mnie o zdanie nie pytał, nikt nie poprosił mnie, Rafał, może byś przyszedł, zrobimy jakiś tam, wiesz, myk, kogo wybierzemy. Nie mam pojęcia. Wiesz, każdy może sobie powiedzieć wszystko, ja też mogę powiedzieć, słuchaj, nikt nie zapytał, czy chcę wziąć udział w przetargu. A nie to inaczej, a nie uważasz, że na przykład skoro mamy takie social media rozbudowane, to powinien być oficjalna, nie wiem, oficjalny post, przetarg od tego i tego, chętne firmy, zgłaszamy się tu i tu i wszystko było czyste, nikt by nie miał pretensji, jak to naprawdę wyglądało, bo teraz jest oczywiście gdybologia, teraz możemy sobie gdybać, wiemy jak jedna strona medalu, wiemy jak druga strona medalu wygląda, ale czy nie przejrzyście by było właśnie oficjalny przetarg, zaczyna się tego i tego, zgłoszenia tu i tu, i później wybierają sobie trzy firmy, z którymi już sobie ustalają warunki i podpisują najlepszą umowę dla spółki. Bo co prawda, podobno będzie większa niż w zeszłym roku dla każdej drużyny o 70 tysięcy złotych. Więc dużo i mało można sobie powiedzieć. Ale ja bym chciał to, żeby było też przejrzyste. Właśnie proste. No taki post nic ich nie kosztuje. A wtedy faktycznie, no oni mają czyste papcie, bo ogłoszony jest przetarg oficjalny. No i tak to na moje powinno wyglądać. Ale ja nie wiem, czy w świetle prawa jest to w ogóle możliwe, żeby takie rzeczy robić nieoficjalnie, wiesz? Znaczy się, no promować w sensie mówię, no chociażby właśnie takim postem, no zachęcić, tak? Bo nie wiem, może ty wygrasz jutro w Totka i byś chciał zostać sponsorem ligi. Nie chciałbym. No ale jakbyś chciał. ale wiem, że bym nie chciał. No dobrze, rozumiem o co ci chodzi. No mówię, no nie wydaje mi się, że robienie takich rzeczy niejawnie jest zgodnie z prawem, wiesz? Przyznam się, też nie widziałem żadnego postu, który mówi o tym, że można składać oferty do objęcia nazwy drugiej ligi żużlowej, ale przypomnij sobie, Adam, czy widziałeś przetarg na nazwę pierwszej ligi żużlowej, znaczy Ekstraligi? Znaczy się, no wiesz, no oni, no skoro PGE Ekstraliga spółka to wzięła, no to oni sobie już to zarezerwowali tą nazwę, więc by byli, nie wiem, se strzelili w stopę, jakby mieli tak, nagle... Tak, tylko że w momencie, w którym przejmowało to PGE, widziałeś takie coś? O Jezu, żem ja pamiętał, no ile no to właśnie, ja też nie pamiętam, no. Nie wiesz, ja nie wiem, czy to nie jest tak, no bo to wszystko działa na spółkach akcyjnych, ja nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu przychodzi firma, kupuje udziały, dosypuje pieniędzy i powiększa budżet. Może tak być, nie wiem, tylko gdybam. No o tak jak Kasia pisze, jakby Rafał wygrał w Totka, mógłby zostać twoim sponsorem, Adam. Chodzi mi o kanał. Rafał? Ja bym złamanego grosza na ten kanał nie dał. No właśnie. No, taki bydlok się tu trafił. No ale dobra. Tak to jest. Bydlaki to my żeśmy łowili. A to był kiedyś taki live. Ale może już go nie przypominajmy, Rafał, bo to... No nie, no wiesz, no graliśmy w rybki i tu dużo takich było, na których je łowiliśmy. To były ryby duże tak. I nazwane bydlakami. Dobrze, no nieważne. Donata bym ci wysłał, no już. No, i to takiego z pół bańki by było git. Ciekawe, czy by serwery wytrzymały. A, wszystko mogłoby być. Nie, dobrze, słuchaj, wiadomo było, bo na samym początku oczywiście powiedzieli, że będzie poszukiwana nazwa, że ta nazwa w tej chwili, jaka była, czyli druga Speedway Ekstraliga, będzie inna. No i jest, no i się nazywa, raz to tylko zacytuję, Metal Cass. I wiesz, co jest z tym najlepsze? Że to jest firma, wiesz skąd? Z tego miasta, z którego ty pochodzisz. Z BDG, dokładnie, więc no, mogłaby też jeszcze sypnąć do naszego kociołka jeszcze trochę więcej i by było elegancko. Nie, no słuchaj, no to musi też mieć ręce i nogi. Wiadomo, Ekstraliga nie chce sama pompować tych wszystkich pieniędzy, więc szuka partnerów, tak? No, to, no tak się robi w życiu i w biznesie, no. Wiem. No wiem, to mi się podoba. To mi się podoba, ale uważa, właśnie, też jeszcze fajna adnotacja, uwaga, z tego wszystkiego, tu z całego budżetu, wyobraź sobie, że będzie wygospodarowane około 200 tysięcy. Wiesz na co? Na kamery na każdym obiekcie, pełen monitoring,
każdego obiektu i to w Ekstralidze i w pierwszej lidze i tak naprawdę już teraz to rządzący ligą będą mogli w każdym danym momencie zobaczyć, co dzieje się na stadionie. Delikatnie podprowadzam nas pod temat właśnie, jak tutaj Krzysiek pisze, chociażby właśnie pana Fiałkowskiego, no i kontra Krosno, ale właśnie teraz będzie monitoring i ewentualnie można mieć jeszcze problemy z dostawem prądu, ewentualnie nie wiem, czy one mają baterie. Z zaginionymi też mami. No, tu już nie, tu już wydaje mi się, że to będzie wszystko, wiesz, jakoś online, nikt nie wyobrażam sobie, że w jakiejś taśmie. Czy będzie centrala, myślisz, tak? Będą no, patrzeć, co normalny się serwer dzieje. Będzie, nie, na którym po prostu będzie to wszystko. No i mimo wszystko, chociaż bardzo rzadko mówimy, że to już nie są te lata, gdzie kiedyś było naprawdę dużo bronowania i tak dalej, że komisarze toru robili dobrą robotę, te tory ubijane, no to poza małymi wyjątkami, tak jak było to w Krośnie i to nie, nie do końca wiemy z czyjej winy, o tym sobie porozmawiamy, to jednak to jest coś takiego, to jest takie zabezpieczenie, to nie jest tak, że to jest, wiesz, na porządku dziennym, że kluby bardzo mocno kombinują, to my im to ukracamy, tylko to jest taki bardziej środek zapobiegawczy moim zdaniem. No pewnie tak. Pytanie, czy sensowne i pytanie, czy słuszne i czy to Nie, się uda, nie? A nie uważasz, że to nie jest sensowne? Znaczy, ja nie powiedziałem, że nie uważam tak. Powiedziałem, że Muszę zastanawiam cię się, ciągnąć czy... dzisiaj za język bardzo, no. Wiesz, bo ja staram się też nie pierdzielnąć czegoś głupiego, wiesz, po prostu, bo później łatwo jest cytować, że ktoś gdzieś kiedyś komuś powiedział, a niekoniecznie to wszystko musi mieć, wiesz, musi być prawdą, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Nie jestem przekonany, że to jest idealny pomysł. Na pewno będzie to pomysł, który rozwiąże pewne problemy, natomiast przysporzy kolejnych i wiesz, w sytuacji, w której będzie podobna sytuacja jak ta w Krośnie, nagle nie będzie materiału dowodowego, bo gołąb nasika na kable i będzie zwarcie, no to stary, wiesz, jaki będzie cyrk, będzie jeszcze większy cyrk niż teraz. Tego tylko się boję, wiesz, że za chwilkę będzie jeszcze większe kombinowanie. Słuchaj, każdy przepis da się obejść, każdą regulację da się obejść. Na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie kombinował, Adam. Ja akurat jestem za tym przepisem, wiesz, ja mam dużo wątpliwości do niektórych zmian regulaminowych, ale wydaje mi się, że to nikomu nie będzie przeszkadzać, bo w czym? To będzie tylko kamera. Jeżeli wykonujesz wszystko tak, jak powinieneś w dniu meczowym czy przed, nie masz się czego obawiać. No to wiesz, to nie, oni nie montują w toaletach kamer, tak? Że nie wiem, pod ZUS-ów i tych innych, oby, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że jeżeli to będzie tylko kamera, która będzie ustawiona na tor, nie mam naprawdę żadnych tutaj problemów i też nie uważam, że z tego jakieś skandale mogą być, chociaż wiesz, no gdzieś tam kogoś dorwą. Właśnie o to mi chodzi, nie? Żeby za chwilę się nie zrobiło z tego jeszcze więcej problemów niż mamy teraz. Nie mówię, że to jest dobry pomysł, nie mówię, że to jest zły. Na pewno to jest pomysł, który trochę problemów rozwiąże. Może nawet i wszystkie. Na koniec dnia może się okazać, że to był strzał w dziesiątkę i super. No ale obawiam się, że może przysporzyć kolejnych. No, no oby nie, oby nie. Odpalamy linię telefoniczną, panie Rafale. Szybciutko, 222 199 392, możecie do nas zadzwonić, podzielić się waszą opinią, jak wy widzicie te zmiany, właśnie jeżeli chodzi o sponsoring, co my tu jeszcze mówiliśmy, o Tomku Bajerskim, możecie właśnie przejść do tematu, który w tej chwili chcę poruszać. No wypłynęło szambo znowu, panie Rafale, wydawało się, że gdzieś już ten topór wojenny jest zakopany, no i... To wcale tak dawno nie było, parę tygodni temu pan Zbyszek Fiałkowski powiedział, że przyjdzie czas, kiedy on powie, co tak naprawdę się wydarzyło. No i długo nie musieliśmy czekać, bo około 2 tygodni, no i nie wiem, czy to, dlaczego to się zmieniło, ale czas przyszedł. No i powywracał znowu całe środowisko żużlowe, te jego bliskie, trzeba sobie powiedzieć, do góry nogami, poprzypominał praktycznie wszystko wina klubu z Krosna. No i na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Ja ci powiem, że ja czegoś do końca nie rozumiem. Po pierwsze, po co to teraz wypływa? Po co tak, na co tak długo czekaliśmy? Ja wiem, bo pan Zbyszek już nie pracuje, prawda? Nie ma go na swoim stanowisku wiceprzewodniczącego GKS-żetu. To po pierwsze, nie wiem, czy to jest jakieś urażone, nie wiem, ego, ambicje, nie wiem jak to nazwać, że gdzieś nie wytrzymał i zamiast takie rzeczy właśnie wyjaśniać na gorąco,
To my czekamy, wiedzieliśmy, że coś tam są taśmy, wszystko się wyjaśni. No i czekaliśmy pół roku i dowiadujemy się tak naprawdę znowu to samo, bo to jest to samo, przewałkowane, że znowu to klub z Krosna stwarzał problemy i tak dalej, odpowiedź z Krosna, znowu jest odbita piłeczka w stronę pana Zbigniewa Fiałkowskiego. No i jeszcze do tego tutaj pan Szymański się odezwał, odbieramy pierwszy telefon. Proszę. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Halo. Halo, witam. No, siema, cześć. Siema. Michał z Bydgoszczy. Cześć, Michał. Znowu się kłania. Cześć, 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 siemanko. To takie pytanie takie, no może takie zwykłe, ale tak jak mówiliśmy tutaj o Bydgoszczy, mówiliście wy o Bydgoszczy, to ja ją stawiam w top 3 w pierwszej lidze. Oczywiście nie jest faworytem takim bitym, do awansu, takim stuprocentowym. Mhm. Ale jak myślicie, czy Rybnik, Ostrów, ewentualnie Krosno są w stanie im zagrozić? Tak, są w stanie zagrozić drużynie z miasta, z którego pochodzisz. Tak, tak, ja ci powiem, no tak jak powiedziałeś, gdzieś w tych faworytach są, ale faworytów tak naprawdę, no mamy gdzieś z czterech, przepraszam, z czterech trzeba liczyć, tak? No bo jest Ostrowia, jest Rybnik. Tak, bo ten skład Rybnik, to, no nie jest taki skład pewny na awans. Tylko nie wiesz, jest. Nie jest pewny no nie, skład. Słuchaj, bo możemy sobie wskazać jedną drużynę i może to być akurat ta drużyna, o której mówisz, ale to nie jest taki faworyt jak Falubas w zeszłym roku, nie? W zeszłym roku popatrzyłeś na skład Falubasu, miałeś takie, no jak oni nie awansują, to piekło zamarznie, nie? Mhm. Tak, tak. Mhm. No. I powiem ci szczerze, że ciężko jest dzisiaj wróżyć, bo w zeszłym roku przecież my też ściągnęliśmy z powrotem do naszego miasta Bellego. Myśleliśmy, że on znowu będzie latał niesamowicie. Kenneth Bierę, widziałeś co zrobił. No nazwiska takie, że też gwarantowały nam, oczywiście do Falubazu podjazdu nie było. No Adam, no ci powiem, przepraszam, że po imieniu, ale proszę, powiem, nie, byłem pewien, że Kenneth Bierę zrobi 2200 średnią biegową i byłem pewien, że Bellego zrobi to samo, no, no. Ale no. No właśnie, i to jest właśnie ale to. No. I teraz niby mamy troszkę, nie chcę powiedzieć słabszych zawodników, bo Krzysiu Buczkowski miał bardzo dobrą średnią, ale mamy Kaja Hukenbecka. Ja jestem bardzo zadowolony z tego transferu, powiem szczerze, bo wiem, że ten chłopak naprawdę potrafi się fajnie ścigać i on mnie nigdy nie zawiódł jakoś bardzo, nie? Tak jak, nie wiem, Bellego na przykład nas zawiódł. Więc dam, no nie, no nie. No, dam szansę tej drużynie, ale tak jak rozmawiałem z paroma osobami właśnie z Bydgoszczy, oj, nie ma takiego optymistycznego podejścia jak w ostatnich dwóch czy nawet trzech sezonach, bo wiesz, dopóki był ten Wiktor Przyjemski u nas, to jeszcze gdzieś mówiliśmy, dobra, tak, jeżeli jeden nas zawiezie senior, to możemy to załatać Wiktorem i nie będzie problemu i mamy szansę walczyć o awans. No a teraz to wszystko... No teraz mamy teoretycznie tego Franka Karczewskiego, kto tam 1-7 może zrobić. Ale może, pewnie, może. Słuchaj, no umówmy się, do Wiktora nie będzie miał podjazdu żadnego, jeżeli chodzi o nie, wynik. Nie, no na pewno nie, no to będzie drugi Wiktor Przyjemski, ale liczę, że 1-6, 1-7 jednak da radę tam wycisnąć gdzieś tam. No oby, ale w końcu, bo to też jest ważne, przestaniemy liczyć na jednego Wiktora. No jak można opierać wszystko i już później na samym Wiktorze. No nie mogło się to udać. No nie mogło się udać no, nawet finał. No, dlatego nie było tych no finałów. No nie mogło. No, no. Tak więc oby przyszło no nowe. Mamy też paru młodych, bardzo młodych jeszcze zawodników, którzy może w tym sezonie... Jeszcze też Adam powiem, że boję się trochę o Krzysztofa Buczkowskiego. A ja to samo powiedziałem, że się boję, bo wiesz... Bo zmienił troszeczkę cykl przygotowania do sezonu. I nawet oglądałem tam 7 dni temu był taki na YouTubie, tam jakiś, na jakimś kanale, teraz nie powiem ci na jakim, ale był wywiad z nim, ponad 20 minut, że zmienił troszeczkę swoje przygotowanie do sezonu. Wiesz, no akurat to może wyjść na dobre. To wiesz, już się akurat boję. Wiesz, o co ja się tylko boję, Obuczka? Bo w Falubazie on był otoczony świetnymi zawodnikami, ja już to podkreślam nie raz. A w Bydgoszczy on będzie znowu musiał być liderem, kapitanem, który będzie ciągnął tą drużynę. A tu mam pewne wątpliwości, czy on lubi być w takiej pozycji. Bo widzieliśmy to też w Grudziądzu, jak miał no, wychowany Grudziądza, miał to wszystko ciągnąć w swoich uszach. Adam, powiem ci tak, widzieliśmy to w Bydgoszczy. Też widzieliśmy w Bydgoszczy. W 2012 roku zrobił średnią tam koło dwóch, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie jaką. A nagle zabrakło Sejfu Dinowa i zrobił 1-6.
Właśnie, on potrzebuje też mieć to wsparcie dookoła i wtedy to świetnie pasuje, bo ma głowę czystą, nie jest wszystko na nim i mam nadzieję, że ten oddech właśnie w postaci Kaja Hukenbecka, czy tu kolega wyżej się pyta o Tima Sorensena, gdzieś nie będzie tylko ten wynik na nim opiera, bo inaczej on po prostu, nie chce powiedzieć, że nie trzyma ciśnienia, ale chyba nie nadaje się na taką osobę, która poprowadzi sam drużynę. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić? Fajnie, jakbym się mylił. Fajnie, jakbyś się mylił, tak. Chciałbym, żeby jak najlepiej pojechał dla naszego klubu, bo też z Bydgoszczy jest, z tego co wiem. Oczywiście. To chciałbym, żeby jechał jak najlepiej, ale wydaje mi się, że jak koło 2 punktów na wyścig zrobi, no to będzie wystarczająco, że... Też bym się cieszył. Dobra, teraz zadajcie sobie pytanie, czy powinien zrobić więcej, nie? Czy potrzebujemy Buczkowskiego, który będzie robił na przykład 2-6? No pewnie, że fajnie by było, nie? Nie, natomiast... 2-6 to już teraz wyższe. 2-6 to nie zrobi. Ja wiem, że nie. Chodzi mi po prostu o samo założenie. Czy potrzebujemy takiego gościa? Jeżeli mamy 4 gości, którzy zrobią średnio w okolicy 2-0, to będziemy mieli drugi Falubas. No Falubas w zeszłym roku miał całą piątkę seniorów w top 10, nie? No tak, ale fajnie by było, jeżeli byłby w top 5, tak? Jak w zeszłym roku. Czyli byłby prawdziwym liderem. I więcej ja powiem tak, jak 2-2 zrobi, to będzie super zawodnikiem. Oczywiście. No tak. Ja więcej od niego nie oczekuję. Ale też nie można sobie powiedzieć, że poniżej 2 to będzie fajnie. Nie, my ściągamy zawodnika, który był w top 5 w zeszłym roku, pokazał, że w tej pierwszej lidze w Falubazie rozdaje karty, fajnie jedzie, więc ja tego samego oczekuję inaczej. W klubie, w którym już był. I zna wszystko. Inaczej. Minimum 2, żeby nie było poniżej 2. No i gitara i na każdy mecz masz przynajmniej 10 punktów. Wyjazd i dom, tak. Jak będzie robił tam, nie wiem, 11-12 punktów co mecz, to dla mnie będzie elegancko, super zawodnik. Możemy wygrać, przegrać, ale będzie... Podoba mi się, prawda, Bydgoszczy. Będzie konkret. Tak, znowu pamiętam. Drugi dopiero, Rafał. Dobrze, jeszcze coś, Michał? Tak, chciałem się zapytać o ten Metalcast, bo to jest taki sponsor typowo z Bydgoszczy, bo to jest firma bydgoska. I teraz co sądzicie o tym, że taki Metalcast sponsoruje całą ligę, a nie tylko Polonię, no bo rok temu sponsorowali Polonię, a no teraz całą ligę, że tak powiem. Nie mam z tym żadnego problemu. Dla mnie mógłby to być... Znaczy problemu to ja się domyślam, że pan nie ma, tylko że czemu po prostu pan? Powinni sponsorować Bydgoszcz, czy powinni sponsorować ligę? Chcieli sponsorować ligę, to sponsorują ligę. To, co powinni, to już jest tylko i wyłącznie prywatne zdanie mnie, ciebie, Adama i wszystkich tutaj nas zgromadzonych. Decyzje na poziomie zarządu i marketingu zapadły takie, że chcemy sponsorować ligę i sponsorują ligę. No jeżeli są w stanie, bo wiesz, też przede wszystkim nie mamy wiedzy, czy Metalcast się wycofał ze sponsorowania samego klubu, bo może nie. Znaczy, no tego nie mam pojęcia, to no może właśnie, sponsorują dalej. No więc właśnie, więc prawdopodobnie może za chwilę nie być żadnego problemu, bo będzie i tu, i tu. Mówię, nie mam problemu z tym, że firma z danego miasta, która aktualnie występuje w danych rozgrywkach, sponsoruje całą ligę, więc jakby dla mnie luz. Gdyby, nie wiem, XCOM Częstochowski, tak, który narodził się w Częstochowie, sponsorował całą Ekstraligę, nie miałbym z tym żadnego problemu, a jestem częstochowianinem, więc jakby luz. Tak, więc widziałem. No, także, no, ja powiem szczerze, słuchaj, no to są ich pieniądze, no wydają na co chcą. Ja sam oczywiście, żebym chciał, żeby to wszystko, co wsadzili, żeby być sponsorem tytularnym drugiej Ekstraligi, tyle samo dali Polonii i bym, wiesz, nie miał nic przeciwko, ale oni też dbają o po prostu, no, większy rozgłos, większą reklamę, no pójdzie to na całą Polskę, nie? No oczywiście, no o to w tym chodzi, wiesz, nikt ze sponsoringu to nie jest darowizna. Oni, wiesz, to jest jak za reklamę. Ktoś płaci ci za reklamę i nie to, że cię lubi, tylko chce mieć z tego korzyści, że ktoś wejdzie, kliknie w link, zobaczy i tak dalej, coś tam kupi z ich strony. No tak to właśnie działa, nie? No domyślam się, ale jednak mimo wszystko szkoda, nie? Że jednak nie chcą, że tak powiem, tam, nie wiem, zainwestować 200, 300, nie wiem, 400 tysięcy, tak przysłowiowo mówię, w własny klub, we własnym mieście, tylko wolą po prostu w całą ligę dać.
Słuchaj, no na koniec dnia zawsze chodzi o to, żebyś sprzedał jak najwięcej swojego towaru. Docelowym konsumentem jest każdy człowiek, który może kupić w tym wypadku półkę, tak? No i nie będziesz się ograniczał tylko na rynek lokalny, kiedy możesz rozprowadzać swój towar po całym kraju i może nawet za granicą, więc jakby ten ruch totalnie rozumiem. Jeżeli kosztowało ich to raz tyle, co sponsorowanie danego klubu, a jeżeli mówimy, że to było 70 tysięcy na klub więcej, więc to nie są jakoś turbo duże pieniądze, podejrzewam, że dużo jest firm, które byłoby w stanie zapłacić tyle, ile Metal Cast, to chyba wszystko, wiesz, jest na tyle rozkminione, że... Tak, no rozumiem, bo lepiej wydać tam 400 tysięcy więcej, a wyciągnąć z tego 800, że tak powiem. No. Żeby tylko 800. No tak przysłowiowo, nie? No tak... Ja powiem szczerze, patrz, Metal Cast sponsorował Polonię przez jakiś czas. Ja nie słyszałem o tej firmie, teraz dopiero usłyszałem i podejrzewam, że takich osób... Nie, Metal Cast sponsorował co najmniej 2 lata teraz Polonię. No mówię, no, rok, 2 lata, no dobra, nawet niech to będzie 5 lat. Nie słyszałem o tej firmie jako człowiek, który mimo wszystko tym żużlem się w jakimś tam stopniu mniejszym bądź większym zajmuje, tak? Jest dużo kibiców, znaczy, no, którzy po prostu chodzą sobie na... Częstochowy, ale tutaj jest Bydgoszczy, to ludzie wiedzieli, nie, akurat. Ale powiedz mi jeszcze raz na pan i się będziemy gniewać. Dobra, do Rafał. No to akurat ludzie z Bydgoszczy akurat wiedzieli, bo to jest taka nasza lokalna firma. No i o tym mówię, wiedzieli o tym ludzie z twojego miasta, ale masa ludzi z całej Polski o tym nie wiedziała. Ja na przykład dowiedziałem się dopiero o istnieniu tej firmy teraz, kiedy została sponsorem niecałej ligi. I takich ludzi jak ja podejrzewam jest setki tysięcy, nie? A wiesz co produkują? No obstawiam, że tak. Obstawiam, że nikt poza Bydgoszczą nie wiedział, że w ogóle taka firma istnieje. A wiesz co produkują? Półki jakieś metalowe, takie coś takiego. Się śmiałem, że może ich nazwa, metalowe kasy. Metal kas. Nie tylko. Produkują tam wiele takich metalowych rzeczy, metalowych urządzeń, metalowych, że tak powiem, do fabryk. No to im reklamę zrobiliśmy, teraz muszę do nich się zgłosić po jakiś becy. To nie chodzi o reklamę, to jest, no to skończmy o tym metalkaście, ale akurat produkują dużo. Spoko. No. I tutaj może nie wiem, czy do ciebie, Adam, ale może do Rafała. No. Co sądzicie o włókniarzu Częstochowa w tym sezonie? Bo ja mówię, że top 3, top 4. Więcej nie podskoczą. No to szanuję za optymizm. Moim zdaniem wejdziemy do playoffów i tak się ten sezon skończy. Czy mi się wydaje, że na top 3, na brązowy medal jest szansa. Ale nie mówię, że to będzie... Na pewno, tylko że szansa jest. Nie uważam tak. Uważam, że Toruń będzie drużyną, z którą będziemy się mierzyć bezpośrednio, a Gorzów jest dużo silniejszy niż w zeszłym roku, czyli mamy 3 drużyny, które są nad nami, 4, 5, no coś w tych okolicach gdzieś. Znaczy, piąte miejsce Gorzów, maksymalnie. Gorzów jest, tak jak to mówisz, Rafał, Gorzów jest, ale Gorzów może wypalić, a nie musi. Bo tak, no w Gorzowie mamy Waculika, no to pewniak, tak? Tak, mamy Thompsona. Jak popatrzysz na transfery wszystkich klubów i na siłę, porównasz siłę tej drużyny z zeszłego roku, a z tego roku, to tylko Stal Gorzów się wzmocniła. Dlaczego? Dlatego, że w Motorze Lublin musiał odejść Kamper, no bo Cierniak wchodzi do U24. Tak, no i tam Przyjemski przyszedł, no zbyt gorszy. Tak, tylko że Przyjemski nie będzie Cierniakiem w pierwszym sezonie, nie oszukujmy się. No a Cierniak nie będzie... No nie będzie się, dlatego dzisiaj ci nie powiem, kto będzie mistrzem Polski, czy Wrocław, czy Lublin. A Cierniak nie powiem ci, bo nie wiem. Kuberą, bo to Kubera, ja ci powiem. Zawodnikiem, a Cierniakowi jeszcze troszeczkę do tego poziomu z całym szacunkiem brakuje. We Wrocławiu jest dokładnie taka sama sytuacja. Biuli skończył U24, za niego wchodzi Kowalski. Już pomijam, kto tam będzie na juniorce. Ktokolwiek by to nie był, dalej to nie jest poziom Kowalskiego, a Kowalski dalej nie jest poziomem Tajemnicy. No dobra, ale to jest 1 i 2. A ja mówię włókniarz 3. No, ja mówię, nie ma juniorów włókniarz. Nie ma juniorów, bo stracił Karczewskiego i stracił Miśkowiaka, więc się mocno osłabiliśmy w stosunku do poprzedniego sezonu, bo nie uważam, że Mats Hansen będzie tak dobrym zawodnikiem jak Miśkowiak, ale... Jest szansa, że tak się wydarzy. Natomiast Stal Gorzów jest jedynym klubem, który się wzmocnił, bo pożegnali Wiktora Jasińskiego i za niego przyszedł Miśkowiak, prawdopodobnie w tym momencie najlepszy zawodnik U24 w lidze. No i mają więc Palucha na juniorce, nie? Dokładnie. No a jeszcze zostaje nam przecież Toruń, który jeżeli przestanie odwalać cyrki takie jak w zeszłym roku, zmienił się trener, bo będzie Piotr Baron, to jest szansa na to, że jak ta drużyna ustabilizuje swój poziom, będzie bardzo trudnym i niewygodnym przeciwnikiem. Pamiętaj, że to jest drużyna, która w zeszłym roku zajęła 3. miejsce, wygrywając 6 meczów? No. Tak.
Więcej chyba nie wygrali, chyba wygrali tylko 6. No, z czego w playoffach jeden i to na, tak wysoko, że wystarczyło na medal, bo przegrali 3. No, czyli mniej więcej dobrze mówię, no tak mniej więcej powiedziałem 3., 4. miejsce, chociaż ja bym ten Włókniarz widział na 3. miejscu. Ja bym też chętnie widział Włókniarz na 3., może nawet wyżej, ale nie wierzę w to po prostu, bo jakby z mojej kalkulacji wynika, że 5. miejsce to jest maks, co się tu może wydarzyć. To jest moje zdanie. Znaczy tutaj to Rafał, tak ci powiem inaczej. Wierzę w to, że w przyszłym sezonie i Madsen, i Mikkelsen pojadą lepiej i że dadzą radę, że Drabik może niekoniecznie będzie jakimś super zawodnikiem, tak, że zrobi tam, nie wiem, 200, ale że lekko powyżej tych 2 zrobi i wtedy już widzę Włókniarz na 3. miejscu. Tak, tylko że cały czas wystarczy mamy... tylko forma Madsena, Mikkelsena i żeby Drabik ciut lepiej pojechał. No właśnie, i zobacz, i mówisz tak, że potrzeba, żeby poprawiło się to, to i to. Jeszcze do tego bym dorzucił Woryna, bo tego chłopaka stać na więcej. Tylko zobacz, ile rzeczy musi się poprawić. Ja mówię o stanie na tu i teraz. Tak. Gdybyśmy porównywali to wszystko, co wydarzyło się w zeszłym sezonie i przekładalibyśmy to na przyszły sezon, nie wychodzi nic więcej niż 5. miejsce, naprawdę. Znaczy inaczej, to powiem, nie wychodzi nic więcej niż 4. miejsce. W porządku, możemy się spotkać na 4. miejscu, chociaż wolałbym nie wejść do półfinałów niż przegrać znowu na przykład z Toruniem. Dobra. No, wiesz, Rafał, no, nie chcę ci tam źle życzyć, ani Włókniarzowi. Z 3. miejsca, więc ty nie życzysz mi źle. No, ale nie chciałbym źle życzyć, ale to sobie porozmawiamy, tak jak ostatnio mówiłem po sezonie, że Kubera będzie w top 8 w Grand Prix, a Włókniarz będzie w top 3, w top 4, bo nie chcę też. Czyli Włókniarz będzie do... Wydaje mi się, że w top 4 Włókniarz będzie. Dobrze, to trzymam za to kciuki, chciałbym, żeby tak było, aczkolwiek wątpię. Dobrze, no to jeżeli tak będzie, no to ja będę bardzo szczęśliwy, jeżeli tak się uda. No i pięknie. I tu zakończymy, postawimy kropeczkę. Dobrze, to ja żegnam panów tutaj, bardzo dziękuję. Panowie na wojnie wyginęli, Adam i Rafał. Dzięki, cześć. Trzymaj się, cześć. Dobrze, hej. Odbieramy, Rafał, kolejny telefon. No, śmiało. Ek, halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Siema. No, cześć. Siema. Wiecie co, czy jesteście zaskoczeni? Nie. Zajdę poszedł ten motocykl z Mazlika, tak, na Woś. Jestem zaskoczony, no, bo to są chore pieniądze. No pięknie, ale pięknie. No bo słuchaj, to jest no, znam takich świrów, kolekcjonerów, co wyłożą każde pieniądze, nie wiem, pójdą po pożyczkę, żeby po prostu mieć tą furę. Bardzo fajne. No, a co do kamer, to mogli się wcześniej obudzić na stadionach. Mogli 2-3 lata temu się wcześniej obudzić. No mogli, ale wiesz, jak to człowiek całe życie się uczy, nie? Ale wiesz co, jeśli kamery, to czemu nie były 2-3 lata temu, jak przeczuwali, że będą takie machlojki, że tu się spali, tu nagle coś się stanie. No normalnie powinni przewidywać wcześniej, a nie dopiero po jakimś czasie. No ale jakbyś wiedział, że się przewrócisz, to byś się nie przewrócił. No po prostu pewnych sytuacji, no nie jesteś w stanie, tak? Wiedzieli, przede wszystkim na to też, bo trzeba wygospodarować pieniądze. Bo oni, to tak wszystko ładnie musi się spiąć im biznesowo. Pamiętajmy cały czas, że dla nich to jest biznes. To nie jest tak, jak powiedziałem, darowizna. Oni na tace nic, żeby ten żużel zrobić, tylko oni z tego też profity biorą. To nie jest tak, że oni się bawią w żużel dla dobra ludzkości. Nie, to tak nigdy nie będzie. To jest firma, która chce na tym jak najwięcej jeszcze zarobić. Więc nie, no nie dziwmy się. Ale też, no dobra, ale... Okej, ale kamery będą. Okej, teraz kto będzie je obsługiwał, kto będzie sprawdzał, kto będzie miał do niej prawa? To jest bardzo dobre pytanie. To powiem ci, naprawdę jest to dobre pytanie, bo nie było... Czy na przykład, że okej, przyjdą prezesi, podpiszą, my będziemy sprawdzali, ale ktoś będzie jeszcze te kamery nadzorować, żeby nie ukradli, żeby nic nie przerabiali, bo wiadomo, że każdy kombinuje. No. Ale kto będzie je pilnował w ogóle? O to się rozchodzi. Podoba mi się, ja już sobie wyobraziłem w głowie taką akcję, jak nagle jest, tak, nagle właśnie, tak, telefon, dzwonimy z Częstochowy, halo, Ekstraliga, były nie ma. Tam styrta się pali. Panie, były, wchodzimy, nie ma, kurde, nie wiem.
Wiesz, no, to są takie śmieszne to pytania. Będzie, nie właśnie się, to będzie jak ten będzie zdjęty fotoradarem. Stał na ulicy, ale go i tak wzięli. No tak, ale no jeżeli będziemy już w takie rejony szli, że ktoś ukradnie te kamery, to już naprawdę ci powiem, no nie, no, bo, no, no chociaż wiesz, to jest, wszystko jest możliwe, ja się z tą zgodzę, bardzo ciekawe pytanie, ale no nie wiem, no, to bardziej taka no, parodia. Chyba, że kamera będzie na drzewie i będzie ochrona na drzewie, siedziała z tą kamerą. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Ale to jest to, co, to jest to, co Daniel, myślałem, że, Daniel że, pisze, wiesz, Daniel pisze, atak złomiarzy. No różnie może być, stary, ludzie są w stanie szyny ukraść i trakcję kolejową, więc kamery na stadionie też się może udać, ale dobra. Chodzi mi tylko i wiesz, może postawią słupy na środku stadionu i będą obserwowali. Wejdą na te słupy. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że mówiłem, że to może spowodować kolejne problemy i to mogą być, jakkolwiek nie brzmią abstrakcyjnie, jedne z nich, no. Mówię, będzie ale, ktoś przykombinować, to przykombinuje, no. Ale posłuchaj, dobra, kamerę montujesz. To jakbyś mógł, nie wiem, przed sąsiadem zamontować kamerę i żeby on pilnował jej. Może ktoś ci się włamać do domu. Ale kto będzie ją pilnował i kto będzie miał do tego wgląd w ogóle? Czy prezesi, czy trenerzy, może jeszcze zawodnicy, no, słuchaj, no, może jeszcze kibice. No nie, no wiadomo, że tylko Ekstraliga, tak? No będą mieli serwer, stronę online, gdzie się logują, pojawia się 8 okienek drużyn ekstraligowych, 8 okienek pierwszoligowych i to nie będzie tak, że oni będą tam siedzieć, tak? Bo byli pytani też trenerzy o to, prezesi, co o tym sądzą, to się śmiali, że jak Big Brotherze i tak dalej, ale to wiadomo, że to będzie głównie tylko używane, no bo to nie będzie, tak jak mówiłem, u nikogo w domu, czy w biurze, czy gdzieś, tylko sam stadion z daleka, pewnie jakąś dużą kamerą, że tam dużo nic nie będzie widać, tylko będzie widać to, co ma być widać, czyli czy nie wjeżdża tam sprzęt, czy nie jest bronowane, no i wtedy, jeżeli coś się wydarzy w dniu meczu, że nagle przyjeżdża komisarz i świeciło słońce przez dwa dni, a tam woda stoi na torze, no to wtedy siada taki technik, inżynier, odwija co trzy ostatnie dni, przyspiesza na razy 7 i widzi, czy jeździła brona, czy nie jeździła, nie, było wszystko dobrze i koniec tematu, tu nie, no nie wydziwiajmy. To nie lepiej na dźwigu zamontować, na parkingu, żeby dźwig stał z kamerą. Jezu, i będzie miał wgląd całodobowo. No, nie, no sam sobie odpowiedz. No ale, no to jest takie, że 3 lata później się obudzili, dopiero myślał o kamerach, to mogli predykować od razu VAR. Jak z piczem. A, rozumiej. Przecież był, no ale VAR już był testowany, właśnie też coś ucichła sprawa, bo był testowany na pierwszej lidze dwa sezony temu. No ale na razie cisza, nic tam nie no, mówili, no moim zdaniem VAR by był lepszy. No. A co chodzi do Krzysztofa Byczkowskiego, ci powiem tak szczerze, on już myśli o zakończeniu kariery, bo chce iść w trenerkę, widać. No o tym też chciałem poruszyć z Rafałem ten temat i za chwilę no pewnie poruszymy. No dobra, ale Robert Chmieli, Patryk Hansen też robili... Nie, ale on... Okay. Rafał, moment, bo nie wiem czy wiesz, ale on się już zgodził i w poniedziałki będzie trenował, bo mówi, że kończą mu się zawody w niedzielę i w Grudziądzu co poniedziałek będzie trenował już tam młodzież. To nie jest tak, że sobie wiesz, no że... bo on się szykuje do tej trenerki, on ma... On, jak to się mówi, on z Robertem zrobił mu taki dream team. Bo nie daj Boże, jeden będzie prowadził trenerkę, załóżmy tą młodzieżową, drugi będzie seniorską, a co z Kępińskim będzie prowadził 24. Moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo oni się będą między sobą po prostu ustalali. Jeśli on będzie miał wtedy wolne, na przykład może pierdę komu, nie wiem, w poniedziałek mecz, bo nie wiadomo. No, wiesz jak to jest, zobaczymy, no. No ja wiem, ale Buczkowski naprawdę, on jest dobrym fachowcem do jeżdżenia. On jest sympatyczny człowiek, ale jak on zrobi średnią, niech zrobi te 10 punktów na mecz albo 8 w Bydgoszczy. Bo on jako lider, on się zamęczy jako sam lider. Musi ktoś z nim jeszcze ciągnąć te punkty i do składu, bo on sam, no on jest, jakby się oglądało go w Grudziądzu Kolejny, on się męczy, on za niego za dużo wymagają. Okej, okay, masz pieniądze, przychodzisz do tego klubu i chcesz się pogadzić, ale pieniądze też mogą zniszczyć psychikę. No tak, no to się jak najbardziej zgadzam. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Okej, okay, dziękujemy za telefon.
No, ale ja powiem tak szczerze, ja jestem po prostu zniesmaczony tym, że Rawicz już nie będzie tam żużem. To do cholera, co z Sosnowcem? Burzymy, bo już koparkę muszę szykować, żeby ten w Rawiczu zburzyć stadion. Nikt nie zburzy, spokojnie, faktycznie. Bo ja już koparkę zamówię do Rawicza, pojedzie koparkę i zaraz temu sołtysowi zaraz chatę zburzy. Bo jak jeszcze nie potrafi stadionu utrzymać, to po cholerę budował go. Ale w Krakowie zaczyna być duża, no. To jest super. Jak jedno prezesa do sołtysa się pojedzie z koparką, panie, masz pan koparkę, albo pan będziesz w Rawiczu miał stadion i będzie tam liga, albo zaraz panu rozbijemy to mieszkanko. No i tyle w temacie. I tak trzeba podchodzić. Się wtedy obudził. I tak trzeba właśnie podchodzić, a nie tam. Zaraz koparę wyślemy i poszedł mi, a nie tam. No ale racja. Poszedł, gdyby kibice mieli posłuch w lidze żużlowej, to by prezesi, sołtysi by zaraz uciekali. Bo jeden trzeci by postawił na swoim i tyle, no. Albo się słuchacie nas kibiców, albo są ze stanowiska. No, słuchaj, wiesz jak jest. To jest żużel. Dobra, za tydzień. No, na razie. Cześć, trzymaj się. Cześć. Dobrze, panie Rafale, przechodzimy sobie do kolejnych tematów żużlowych. Piotrek padł na czat. Piotr Stefan, witam serdecznie wszystkich. Powitali i pochopili drugi komentarz Piotrka. Ciekawe te telefoniczne rozmowy. Widzisz? To przed północą widzisz. No tutaj się dzieje, są piątkowe rozmowy, to jest lepsze niż szkło kontaktowe. Także jest git. Słuchaj, jeszcze chciałem tylko odpowiedzieć, bo tutaj padło pytanie na czacie odnośnie Matsa Hansena. Mówiliśmy chwilę temu o Częstochowie, no i wiecie, jakby zakontraktowanie Matsa Hansena w obecnej sytuacji, kiedy chciał odejść Kuba Miśkowiak, nie było złym pomysłem. Ty tutaj porównywałeś Matsa Hansena do Jonasa Seiferta-Salka i który z nich byłby lepszy na częstochowski tor. Nie wiem, jaki częstochowski tor zobaczymy w przyszłym sezonie, bo to jakby wiesz, co sezon się zmienia i co sezon jest dziwnie. Jeżeli to miałby być tor za czasów właśnie Kildemanda, do którego Seiferta-Salka porównałeś, to tak, jak najbardziej. Natomiast jeżeli to ma być tor taki jak do tej pory, to nie wiem, czy to ma jakikolwiek... Czy to robi jakąkolwiek różnicę, w ten sposób to określę, bo... No nie oszukujmy się, na tej pozycji będziemy mieli zawodnika, który jakby nadzwyczajnej ilości punktów robić nie będzie. To nie będzie Jakub Miśkowiak i to nie będzie tak wysoki poziom. Chciałbym, żeby tak było i gorąco trzymam za to kciuki, ale muszę to najpierw zobaczyć. Jestem dość sceptyczny. W sensie nie uważam, że to będzie jakiś totalny dramat jak Jonas i EPSR. Kraj się zgadza, mam nadzieję, że punkty nie będą i że Mats Hansen będzie robił swoje, te w okolicach 5-6 punktów jak będzie robił, to naprawdę już będzie wystarczająco, mi się wydaje. Wiesz, przeskok ligę wyżej, to jest zawsze przeskok ligę wyżej. Tak dla cały czas tak młodego zawodnika jak on, to może się okazać troszeczkę trudne. Mieliśmy fajny przykład właśnie Patryka Hansena, który też poszedł do Gorzowa i tam zbyt dużo nie zwojował, a w pierwszej lidze był całkiem kozacki. Proszę. Odbieramy. Przepraszam, halo, kogo witam, kogo gościmy. Halo, witam, dzień dobry, SM z tej strony. Siema. Cześć. Po takim telefonie nie wiem, co powiedzieć tu, panowie, tak się dodzwoniłem i... Jedziesz do Sołtysa już, czy nie? No tak, wsiadaj w koparkę i adios. Ja nie wiem, co tu, nie mam koparki, kurde. No wiesz, także raz, dwa, ogarnij i lecimy. Słuchaj, do Metal Kasy zadzwonimy, złożymy ci. A jak? Ja nie mogę, dobre. Nie, patrzyłem, tak specjalnie zerknąłem na Polonie, to Metal Kasy jest nadal sponsorem, tam widnieje na stronie. Tak, jakimś tam dodatkom teraz także... też tak przeglądałem. Z tą sprawę tam, chcieli chłopaki zaistnieć, pokazać się, no i tyle, no. Dlaczego nie? Może Abramczyk ma podpisaną umowę na 5 lat i dlatego nie mogli, także no tutaj nie ma co tam dywagować i tam na nikim psów wieszać, że nie chciał, bo nie wiemy, jak to było. Właśnie najbardziej nie lubię takich rozmów, że ktoś tam nie wie, o co chodzi, ale się domyśla i tam zaczyna snuć jakieś takie teksty. Słuchajcie, no przy pieniądzach, no to pieniądze się rządzą swoimi prawami. Kto ma kasę, to sobie robi z nimi, co chce. Tutaj tylko z Rafim chciałem, nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie musi Ekstraliga ogłaszać żadnych przetargów. Oni mają też to... mi się tak wydaje, że to jest... Ale ja nie powiedziałem, że ona musi. Nie, ja do Rafiego, bo Rafi tam coś mówił, że chyba, że to powinno być czy coś. Mi się wydaje, że tylko państwowe firmy powinny, muszą, nie? A tu prywatne to tak samo jakby, nie wiem. Nie, mi tylko chodziło właśnie o taką promocję, że mogliby, nie? Że wiesz, że post by ich nic nie kosztował, a może faktycznie jakaś firma
jeszcze by dołączyła do tego, żeby była rywalizacja i większe pieniądze. No chyba o to też mi nie chodzi. Nie wiem, jak to się odbywa. No nie jestem prawnikiem, nie powiem tak, wam. Tak, tak. Ja też tam nie chcę w to wnikać, dlaczego i po co. Wydaje mi się, że mogłoby to być, ale ja podejrzewam, że może ta rozmowa już była dużo, dużo wcześniej zaczęta i dlatego to mogło się odbyć bez tego. Oni mogli już w październiku czy we wrześniu, a może i już w zeszłym roku w kwietniu oczywiście o tym rozmawiali. No tego wiecie się nie dowiemy. Także, no mówię, tutaj się nie dowiemy, także tam nie ma co tam za bardzo dywagować. No fajnie, że jest sponsor, trzeba powiedzieć. Uważam, że bardzo dobrze, że jest. Fajnie to wygląda. A że firma z takiego miasta, skąd pochodzi Adam... Myślisz, że będziemy mieli jakieś przywileje w pierwszej lidze związane z tym? Nie. Co ty, będą jeszcze bardziej na ręce patrzeć. No, wątpię, żeby z tego powodu były jakieś przywileje. Nie, nie wierzę tam. To pełen profesjonalizm, także... Także to by był temat z Metalkasem. Co tam jeszcze takiego ciekawego w tych... A, tu poruszaliście, tak? Bajerski. No ja uważam, że Bajerski to jest największym wygranym tego transferu, bo według mnie, jak nic nie osiągnie, to i tak nic nie straci na tym, bo jest tyle powodów i przyczyn w Bydgoszczy, że sobie to zawsze będzie można na kogoś zrzucić winę, na pewno nie na Bajerskiego. Także jak awansuje, no to będzie miał top, dla niego to będzie top, a jak nie awansuje, to i tak się nic nie stanie. Dla niego, jeżeli chodzi tak, nie? Takie jest moje odczucie. No wiesz, spoko, no podobne mam, aczkolwiek nie uważam, że do końca on też nic nie straci, nie? Że jeżeli to będzie słaby styl, no to przecież my mamy tam dobrego trenera, już podkreślałem, Jacka Woźniaka i mogło to zostać po staremu. No i zobaczymy, skoro sam powiedział, że... No i ja też uważam, że powinno zostać po staremu, tak, tak, tak. Ja bym bardziej z Jackiem tutaj też widział. No. Tylko, że wiesz co, tak jak powiedziałem, a druga strona medalu jest taka, że skoro już Bayer jest, to mam nadzieję, że faktycznie ani prezes, ani syn prezesa nie będą ingerować w ten skład mu. Bo przy Jacku Woźniaku, Jacek to jest przesympatyczna osoba, która stoi z boku. To nie jest taki, wiesz, trener, który rzuci papierami czy coś w tym stylu. On lubi pracować z młodzieżą. To taki, wiesz, jak w lesie masz Romka Jankowskiego, pana Romana Jankowskiego. A tak mówię, jakby to ziomale moi byli, nie? Nie, nie. Wszystko, wszystko na pan. Więc też z boku wykonywać fajną swoją robotę. I tak naprawdę to tych właśnie trenerów, tych juniorów, którzy dbają o te następne pokolenia, to my ich powinniśmy wynosić na piedestał, a nie tych... No nie chcę, no dobra, dam pstryczka w nos Markowi Cieślakowi, który mówi, że w niektórych klubach to trzeba MacGyvera, najlepiej mieć taki Lublin i wtedy fajnie się prowadzi. No fajnie się prowadzi, ale pierwsze trzeba tych zawodników gdzieś tam wychować, tych młodych. Ja nie twierdzę, że pan Marek był złym trenerem, bo też miał świetne okresy, ale ostatnio no to już jednak nie szło w żadnym klubie. I zawsze była wina kogoś, a nie pana Marka. Końcówka tam takiej tej, to mi się wydaje, że tam już było więcej pretensji do wszystkich. Nawet do zawodników tam były. Tak, do zawodników i uważanie się, że ktoś jest nieomylny, a wszyscy inni są źle gadają, więc troszeczkę to złą stronę poszło. Zbyt tak. Trochę ten pomnik sobie tam przybrudził lekko, tak, bo ja było tak pięknie. Uważam, że po prostu trzeba umieć ze sceny zejść. Jak o mówię, tak, nie? Także, słusznie. Także to jest takie coś. No tutaj tak, tak jak powiedziałeś o tym Bajerskim, tak, on ma tą charyzmę i tak dalej. No wiesz, on jest z Torunia, więc nam zbyt goszczy zawsze troszeczkę tak... Pod górę będzie robił. Tak się patrzy, nie, tak się patrzy zawsze, wiesz, takim, ach, wiesz, nie, zobaczymy, nie? Słuchaj, powiem tak, ci tak, a pamiętasz, jak całkiem niedawno mówiłem na którejś prawdzie żużla, że my, jak już mieliśmy ten najlepszy okres żużla za nami, to później zaczęło się integracja zawodników z Torunia. I tak po kolei byli. Przypominaj w ogóle. Byli wszyscy, nie? Byli wszyscy, naprawdę. Właśnie wszyscy. Kostek, Sabina, zaczęło, Krzyżaniak i wszyscy u nas przychodzili już na sam koniec, na zakończenie, żeby odhaczyć gdzieś tam właśnie później trenerka, jak Jacek Krzyżaniak, czy coś tak w tym stylu. No i teraz znowu mamy, że tak powiem, kolegę. Z tego, co pamiętam, to chyba najbardziej, najmilej chyba Sabinę wspominam z tego wszystkiego, tak? I Roberta, i Kostka też, ci powiem. Ja nigdy do niego nie miałem jakichś większych pretensji, nie? No ja Kostka... Nie za bardzo. Najbardziej zapamiętałem go z tych naszych, że tak powiem, derbów i z tego, jak on tam się zachowywał i to opowiadał w wywiadach i tak dalej, to naprawdę, no to tak mi utkwiło w pamięci, że do dziś tak jakoś, nie wiem, no staram się obojętnie przechodzić koło tej osoby. A ja... Niech sobie wiedzie jak najlepiej, więc... Ja nie wiem, ja powiedziałem Jagusia?
Jak powiedziałem Jagusia, to się pomyliłem, bo widzę, że Michał Ziółkowski, Jagusia nie było. Ja mówiłem Sawina, to pamiętam, ale... No, Sawina, no myślę, że Kościecha mówiłeś, nie? No i Kościecha, tak. Kościecha, Sawina, Krzyżaniak. No to ja właśnie tak Kościechę to pamiętam, jak tam... Jak opowiadał kiedyś, że na Miedziński całkiem niedawno, także my tam lubimy mieć ten zaciąg. Podprowadzający przytrzymał za rękę, on nie mógł wystartować. No to było Mistrzostwo Świata, tego nie zapomnę. To anegdota do opowiadania, naprawdę. Powtórki były, go tam nikt nawet nie zbliżył się do niego. Podprowadzający trzymał mnie za rękę. No ale to może miało być bardziej w formie żartu. Ale tak, no ja nie mam do tego, nie, także już się wyrosło z takich animozji, z takich jakichś różnych nienawiści wręcz, bo to jak się chodziło na stadion, to można było powiedzieć, że nawet się nienawiścią pałało, a teraz to już tak wszystko wychillowane i bardziej tak jak i wy tutaj na tym kanale, obiektywnie i jaramy się wszyscy żużlem i o to tylko chodzi, także życzę jak najlepiej, ale mówię, tutaj co powiedziałeś o tej charyzmie, o tym, że pan kanclerz tam, że nie będzie się wtrącał. No kurde, jeżeli tak będzie, no to wróżę duże powodzenie. Naprawdę, jeżeli to się odetnie i pan Tomek sobie nie pozwoli i będzie chciał to ciągnąć, żeby to się nie skończyło w połowie sezonu tylko, nie? Bo jeżeli dotrwa do końca i dadzą mu tą autonomię i tak dalej, to uważam, że tak. Jest to ciekawie. Może być tak jakoś inaczej. Być po prostu inaczej w parku maszyn. Ja tylko powiem, że nie wiem, co tak naprawdę prezes, kanclerz, jaki jest cel w tym sezonie. Bo tego nie jestem w stanie... No kurczę, chyba powiedzieli, że chyba awans, nie? No to jego plan już się skończył w zeszłym roku, ten no czteroletni. No właśnie, więc chyba automatycznie się przedłuża na ten rok. Czy to robimy kolejny plan pięcioletni? No, całkiem możliwe. Nie wiem, ale tak poważnie już właśnie mówiąc, bo przykładowo, nie wiem, po dwóch pierwszych meczach jakichś problemów, no to nie wierzę, że pan Jurek będzie spokojnie siedział i pozwoli dalej prowadzić Tomkowi tą drużynę tak jak Tomek chce, więc bo ja uważam, że na moje ciśnienie na awans to w ogóle nie powinno być, to nam teraz jest najmniej potrzebne, w szczególności w samym klubie. Ja nawet uważam, chciałem tu porozmawiać z Rafim i taki tam też tutaj i z tym Michałem z Bydgoszczy chyba, nie on jaki z Bydgoszczy, już to Krzyżak jest. To ej, tak się mówimy mówił u o nas. Tym włókniarzu, tak dobrze mówi, o włókniarzu. To ja tam właśnie chciałem też tam coś potem powiedzieć o tym, że mam inne spojrzenie, ale tutaj wracając do naszego prezesa, to ja uważam, że to właśnie tak to będzie wyglądało i w tym sezonie i właśnie obiecywanie to jest w ogóle bez sensu. Tutaj powinno być najpierw jeszcze taki, odjedźmy porządny sezon w tej pierwszej, no z drugiej ekstralizy, tak? Odjedźmy porządny kawał takiego. Możemy nie wejść, przegramy w finale, ale żeby to był naprawdę kibice zadowoleni z tej jazdy, z tego wszystkiego. Nikt nie będzie miał żalu, podejrzewam, jeżeli nie awansują. Jeżeli po tym sezonie będzie jeszcze jedno wzmocnienie plus juniorka, to wtedy dopiero uważam, że będzie można coś zrobić. Ja bym to tak widział. I teraz, skoro już jesteśmy przy panu kanclerzu, a nikt tego jeszcze dzisiaj na waszym live'ie nie poruszył, to ja bym chciał się tak tylko was zapytać, panowie, może słyszeliście, a może nie. Co uważacie o tym pomyśle pana prezesa, że zawodnicy z drugiej ekstraligi nie będą brali udziału w kryterium asów, żeby nie poznać naszego toru? Znaczy się, moment, inaczej. Jeżeli mają być z tego owoce, to ja jestem za. To ja jestem za, bo ten tor był podobno mocno ruszony. Nie będzie już tak, jak ja niejednokrotnie narzekałem, że zawsze jest tak samo. I to będzie tor nowy dla każdej drużyny, która będzie do nas przyjeżdżała. Bo wszystkie przez te lata, te notatki, które każda drużyna miała na bydgoski tor, pójdą w odstawkę. To jest pewna kurtyna, przepraszam. To jest pewna zasłona dymna, może i śmieszna, ale całe szczęście na to kryterium asów nie wzięto zawodników z Krajowej Ligi Żużlowej, żeby nie brać, tylko wzięto z Ekstraligi. No zobaczmy, jakie zestawienia już się szykują. Z Marzlik, Dudki... Tak, ja... Nie, ja tutaj... Adam, bo ci przerwę, bo nie chcę się rozwodzić po tym kryterium asu, bo to jak zawsze super wspaniała impreza, zawsze jest, była i będzie. Chociaż jakiś czas nie było. Ale mi sam ten pomysł, słuchajcie, co może być, że dwóch zawodników z jakiejś drużyny odjedzie 5 biegów i to ma być nasza zasłona dymna? Słuchajcie, to jest ten as z rękawa wyskoczy, że ten nasz tor będzie tak nieodgadniony. No w końcu kryterium asów, no to jest kolejny z nich.
No kurde, ale żeby on nie był taki nieodgadniony dla naszych zawodników do września, nie? Słuchaj, no powiem ci tak, na pewno było to konsultowane z całym sztabem, tak? Czyli właśnie z Tomkiem Bajerskim. Jeżeli ma to wypalić, fajnie, bo równie dobrze może to nie wypalić i teraz i się spotkamy tam w połowie sezonu i powiemy, a i mają teraz. Myśleli, że se przykryją i se tak przykryli, że sami nie potrafią na tym torze jeździć. Może tak być, ale za to co powiesz, jak nagle wszystkie mecze będziemy u nas wygrywać wysoko i powiesz, a kurde, jednak... No, jednak mieli czyli rację, co? Nie? Czyli jak będą wygrywać nasi, a tamci nie, to powiemy, że dlatego, że nie jechali w kryterium asów, tak? Tak. No tak, dobra. Tak. Dobra. Nie będę mają zapisków. Będę chciał to usłyszeć w trakcie sezonu, powiedzmy w czerwcu od was, że tak, Szymon, właśnie nie. A nie usłyszysz od nas, tylko usłyszysz ewentualnie ode mnie i to nie w live'ie, tylko w odcinku. Bo nie będzie live'ów pierwszoligowych, tak? Że to już zapowiedziałem dobra. Wcześniej. Dobra, no to się cieszę, no to... Mam nadzieję, że to jest tak skryty plan, że wypali i naprawdę nam mega pomoże. Ale wiesz co, jeszcze kamery. Tak na zakończenie, no, jeszcze no. Na zakończenie, to ci tylko powiem, z drugiej strony, wiesz, my też nieraz tak narzekamy, że nic się nie dzieje. No, próbują. Kurde, niech próbują. Czy to śmiesznie, czy nie śmiesznie, nie wiem. Sam ocenisz pewnie, ale ja nie mam tutaj, jak... i to nie mówię nie, tego jako kibic mnie... Polonii, nie? Nie mówię tego naprawdę jako kibic Polonii. Ja tylko mówię, że naprawdę, nie wzięcie dwóch, trzech zawodników po to, żeby nie poznali naszego toru, dla mnie to było śmieszne. No dla mnie, ja uważam, że to jest troszeczkę śmieszne, jeszcze ogłaszanie tego na portalach i chwalenie no się tym, no to może już fakt, w ogóle, no. To już troszeczkę wyszło naprawdę śmiesznie przy profesjonalizmie, to tamci zawodnicy to powinni powiedzieć, weź człowieku, o czym ty mówisz, ja tu pojadę i sobie odgadnę. A propos właśnie tych tajemnic, teraz to tak ładnie przejdziemy elastycznie do kolejnego tematu, tych kamer nieszczęsnych. No, ja też uważam, moje zdanie jak zwykle, no to jest moje zdanie, że to jest kompletnie no bez sensu takie robienie tego. To nie ma, uważam, że to nie będzie niczemu służyło. Powinien być jakiś komisarz, przyjeżdża, robi, sprawdza i tak dalej, dzień wcześniej czy dzień później. No ale masz komisarzy, nie? No tak, no właśnie mówię, dlatego ten komisarz tu sprawdza, robi i co, to co, podważają teraz jego decyzje, oni będą śledzić ich poczynania przez tydzień czy dwa, a teraz mam pytania, skoro te kamery mają być to, co one mają być podpięte 24 godziny na dobę cały czas, żeby śledziły? Raczej tak, tak? A co będzie, jak drużyny będą odbywały treningi swoje? No ale to nie będzie miało do tego nich wglądu, nie? No to jest... A skąd wiesz o tym? No ale to idziemy w teorie spiskowe już na maksa, no bo nie, naprawdę, nie w teorie spiskowe, tylko sam taki fakt, rozumiesz, że to gdzieś tam będzie zapisywane i tak dalej, ja wiem, no teorie spiskowe, tylko rozumiesz, to takie właśnie będzie rodziło takie absurdy, nie? A skąd oni nagle o tej ścieżce wiedzą? A może dlatego, że kamery są i oni to widzieli, wiesz? Także ja uważam, że tego to nie powinno być, no. No, takie, masz swoją prawdę, żuśla. Dla mnie taka nowinka, która akurat no, nie, jest nietrafiona, no. Może chcą się obronić przed sponsorami, żeby pokazać, że oni robią co mogą, a to jednak na przykład nie działa, tak? Taki tam Kanal Plus, czy tak dalej, te wszystkie rzeczy, żeby może o to chodzi. Że Rafał, a może to o to chodzi, co? Jak myślisz, że właśnie dla telewizji, że później pokazują im dowód, nie? Bo telewizja, pamiętasz, ona chciała za to pieniądze, że za tą szopkę w Krośnie, nie? I dostała, tak. tam działa została przywalona dla GKS, że tu przecież. Może to jest też takie zabezpieczenie, jak myślisz? Słuchaj, no wszystko na koniec dnia ma sprowadzać się do tego, żeby było można wskazać kogoś winnego, nie? No i być może to jest dlatego. Jakby tak, nie musi tak, to być główny powód, natomiast może to być pochodna tego wszystkiego. Dlatego no tutaj z tymi treningami podpatrywałem to faktycznie, no, tam tak sobie spiskuje, śmieszkuje trochę, ale to podejrzewam, że to jest takie kolejne jakieś, może nawet z telewizji to był wymóg, że oni chcą mieć po prostu jasną, klarowną sytuację, żeby nie było, że potem nie można znaleźć winnego, nie? Co Krzysiu tu dobrze pisze, kamery na tor i bezpośrednia transmisja na YouTubie. A to już w ogóle mistrzostwo, też o tym pomyślałem tak właśnie, że kamery będą, no to super, to niech puszczają na takim tym ogólnym widoku może być, także to było to, no a tutaj właśnie wracając do tego naszego widza, słuchacza, który dzwonił i mówił o tym włókniarzu, no to ja lubię włókniarz i tak dalej, nie mam żadnych jakichś takich tych, ale uważam, że no, włókniarz nie znajdzie się w play-offach. Nie znajdzie się. Znaczy w play-offach to się znajdzie, no bez przesady. Znaczy w pierwszej czwórce nie będzie, no bo tam w play-offach ma być, ile teraz będzie? Bo to są 24 drużyny. Nie, no.
No 6, cały czas 6. No, cały czas 6, no to jest tak. No ja myślałem, że tej pierwszej czwórce, bo ja już myślę o tych wiesz, co mają być z tą ligą spadkową i tak dalej, z tymi... To jeszcze za sezon. Play in, play out. No, to chyba na przyszły sezon, tak? Tak. Tak. No, no, to już myślałem o tym bardziej, że o tej czwórce, więc no, to w playoffach na szóstym tak, ale no, że w pierwszej czwórce na pewno nie będą. W pierwszej czwórce nie ma takiej opcji, żeby się znaleźli, chociażbym bardzo dobrze, nie wiem, jak im życzył. I tak samo uważam, że w tym roku Polonia też nie awansuje do Ekstraligi. Też nie, nie ma takiej opcji. Nie okay. ma takiej opcji, bo już tutaj mówiliśmy o tym Krzysiu Buczkowskim i tak dalej. I też uważam, że jak ktoś tam mówi, żeby zdobywał 8 punktów, no to jak on ma zdobywać 8 punktów, no to kto ma zdobywać tylko 12? To tam już się robi za cienko. On musi powyżej 10 minimum tak robić, nie? Racja. Żeby to miało sens, czyli to już się robi powyżej średnia, powyżej 2. A Krzysiu Buczkowski, no w tym falubazie troszeczkę tak błysnął, bo on tak powyżej 2 to tam też tak nie śmigał. Może ten tor mu tam pasował ewidentnie, otoczenie, wiecie, to też dużo wpływa na to, z kim jeździsz i tak dalej, także to zawsze, jak to mówią, na fali może cię nieść i myślę, że tam właśnie tak to wyglądało, a tutaj to uwielbiam go, życzę mu jak najlepiej też, żadnych animozji, ale myślę, że tu będzie troszeczkę ciężko z tym zrobieniem, ale bardzo bym chciał, żeby mnie zaskoczył i żeby naprawdę zrobił te swoje punkty, bo będzie mi bardzo miło, będę się bardzo cieszył. Aczkolwiek mówię, no uważam, że w tym roku nie, to jeszcze nie jest skład. Uważam, że to nie jest skład, który będzie mógł wygrać drugą Ekstraligę. Nie, to jeszcze nie jest ten... Jeszcze nie. Takie jest moje zdanie. No... Całkiem możliwe. Albo nikt właśnie na nich nie liczy, a oni zrobią nam niespodziankę bardzo miłą. Prawda, Rafał? Tak, aczkolwiek ja mam trochę inne zdanie niż SM tutaj, ja uważam co innego. No to powiedz, Rafał. Ale nie, bo po prostu tego masz składy, analizy i przewidywania. O, racja, masz rację. Dowiesz się w swoim czasie. Tak. Widzisz? O, bardzo mądry. Bardzo mądry człowiek tutaj. Dziękuję. Dobrze, panowie. To z mojej strony to wszystko... Oczywiście panowie to tak, wiecie, z kurtuazją, żeby było, ale słuchajcie chłopaki, trzymajcie się, dziękuję wam ślicznie za kolejnego live'a, bardzo miło, sympatycznie i czekam na kolejnych tutaj widzów i posłuchamy, co mają do powiedzenia. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Trzyma się cieplutko, cześć, miłego weekendu, cześć, nareczka, cześć, cześć. Panie Rafale, przechodzimy do kolejnego tematu. Widzowie pytają się, żeby ciebie trochę też uruchomić, ale ty, Rafał, zauważyłem, że dzisiaj bardzo krótko odpowiadasz, więc muszę to jakoś, nie wiem, podprowadzić, żebyś się mógł rozgadać, więc cię podprowadzę w takim razie. Podprowadź mnie, proszę. Bardzo smutna wiadomość, między innymi dla mnie. Może nie dla ciebie, ale pewnie jak wiesz już, mamy telefon. Ale się, no i poszło, ale z Rafałem sobie pogadamy. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Siema, Arek. No siema, Adam i Rafał. Chciałem poruszyć wątek drugiej ligi, ponieważ tam coś w końcu drgnęło, że w przyszłym tygodniu mamy w końcu poznać ten terminarz i z Krakowem, a bez Rawicza i chyba najbardziej to odetchnęli juniorzy Majewski i Grenda, że w końcu będą mogli znaleźć klub i się przygotowywać do sezonu. Im było tam, że już Majewski wstępnie pewnie w Toruniu wyląduje. Tak, jest taka szansa, też o tym czytałem, tym bardziej, że na 250 Majewski zdawał licencję w barwach Torunia. W Toruniu podobno mieszka, znaczy mieszka w Toruniu, no i teoretycznie byłoby tak najprościej. No i dobrze, no i niech Franek znajdzie sobie klub w Ekstralidze, niech będzie to Toruń czy jakikolwiek inny, bo szkoda by było, żeby ten chłopak siedział rok i nie robił nic, a potencjał jest gigantyczny. Tym bardziej, że tam w Rawiczu było, że miał chyba tam aż 3-letni kontrakt jeszcze podpisany i tam jak nawet wypożyczenie, to tam miało być 400 i na jeden sezon i właśnie kluby niechętne właśnie w tym względzie były. I on sam pewnie chciałby się rozwijać i był blokowany, ale ostatecznie no wyszło, że upadłość klubu i będzie mógł sobie tam wybrać klub i się dalej rozwijać odpowiednio. Nie, no. Nie oszukujmy się, to jest najlepsza informacja, tak, jaka mogła tego zawodnika spotkać. Jakkolwiek to nie brzmi w kontekście Rawickiego żużla, chciałbym, żeby ten ośrodek dalej tam istniał, natomiast no, dla niego osobiście nic lepszego nie mogło się wydarzyć, bo zauważmy jedną sytuację.
Klub z Rawicza startuje w rozgrywkach i znowu robi to samo, co robił w zeszłym roku. Okej, Franek będzie miał dużo wyścigów i tak dalej, ale to nie będzie do końca to, co może dostać w klubie ekstraligowym i nie ma znaczenia, jaki to będzie klub. Zawsze to jest troszeczkę inne podejście do niego, zawsze to są większe pieniądze, zawsze to jest lepsza opieka, zawsze to jest wyższy poziom sportowy przede wszystkim, nie? No właśnie, tam pewnie też w Toruniu, jak teraz ten trener Baron będzie, to też odpowiednio by go tam jakoś wsparł tym doświadczeniem, jakie już ma, i by tam podpowiadał mu, jak dalej ma się rozwijać, i też czy to na różnego rodzaju zawody młodzieżowe by tam jeździł. I w Toruniu właśnie, jeżeli Majewski tam dołączy i jeszcze zaś ma w trakcie co ten Kawczyński, co on tam w Gdańsku chyba wstępnie jeździł, ale zdawał licencję w Toruniu, no to w Toruniu może w końcu mieć jakiś tam w miarę no ciekawą parę. I to no, w sumie tak Kawczyński, no jakby nie wychowanek, ale no, licencję ma jako zawodnika apatora będzie mieć, nie? Więc będzie miał licencję jako zawodnika apatora. On jest z Gdańska, w Gdańsku stawiał pierwsze kroki, ale faktycznie licencję na 500 zdawał w barwach Torunia. No i para Majewski i Kawczyński brzmi nieźle. I też wątek składów i przewidywań, jakie tam były do tej pory, to wszyscy raczej zgodni co do finału, że start z Tarnowym, tylko tam chyba Wojtek poszczalał z trzecim miejscem i że na drugim Opole, no tak. Tak, no Opole, trochę poszalał. No, dla mnie to raczej w czwórce nie będą, ale sezon właśnie różny bywa i nieraz też czy to kontuzja, czy na przykład jak półfinał jest i może być zawsze dyspozycja i właśnie takie nieraz małe detale mogą zadecydować o ostatecznym wtedy tam miejscu, ale raczej start z Tarnowem mają takie no najbardziej wyrównane i raczej finał. No powiem ci tak, Tarnów wygląda jak Falubas. W sensie po prostu na papierze wygląda przemocno i mówiliśmy na składach, analizach już o tej drużynie, że po prostu no jeżeli start będzie chciał tutaj mieć podjazd, no to tam musi wszystko zagrać. I ci zawodnicy, którzy w zeszłym roku troszkę słabiej, a mówię tu chociażby o naszym znajomym Kasprze Gomulskim, musi mieć naprawdę o wiele lepszy sezon. No i wtedy liczyć, że jednak gdzieś ten Tarnów na papierze straszny, ale gdzieś rzeczywistość pokaże co innego. Rafał, spadłeś? Nie jestem, musiałem sobie na chwilkę kamerkę wyłączyć. No i w Tarnowie też w sumie skład no, na papierze jest mocny, ale taki lekki znak zapytania na pewno przy Belego bym postawił, bo jednak on tak z sezonu na sezon to zaczął schodzić z ligi na ligę, z ekstraligi na pierwszą, no w pierwszej, no zeszły sezon to tak chyba każdy nie dowierzał, że tam juniorzy go robili i tam nawet były mecze, że on jako Kevlar był i Basso go tam zastępował, ale na tą drugą ligę no bynajmniej pod liderem powinien być, ale no różnie raz bywa i może być też tak, że na przykład Bierę będzie jako tam strażak na ostatnią chwilę wzięty, jak na przykład nie będzie coś szło, czy to Belego, czy właśnie tam będą jakieś inne wyboje. My już opublikowaliśmy, Adam, ten odcinek z Tarnowem? Chyba tak, poczekaj. Tak, był, dość wysoko Lewiszyna tam postawiliście, że tak. On tam będzie jednym z lepszych na U, a tak ten sezon też miał taki przeciętny, że tam dość dużo tych upadków było. Ile? 2-0 było. A to nie był sezon wcześniej, ten 2-22 bodajże? Wydaje mi się, że poprzedni. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o Santarnów i o przydatność Keneta Bierę, tak jak powiedziałem na tym odcinku, ja się zdziwię, jeśli będzie trzeba z niego korzystać. No, ale powiem szczerze, to jest... Kenet wydaje mi się, że trafi gdzieś do którejś drużyny w pierwszej lidze, która będzie potrzebowała pomocy, nie? Zapewne i tam też w starcie będzie zawsze walka o skład. Porównując do tego, co tam jakieś lekkie wnioski wyciągnięli na pewno, bo z pickeringiem były te problemy i zaś Zbyszek tam Sławecki musiał wchodzić i Zbyszek. Zaś nie było tej takiej rywalizacji dopiero od połowy sezonu i zaś też różnie to bywało, ale teraz jak tak spoglądają na skład, to w sumie te dwa transfery w postaci Pfeiffera i Wolberta powinny być bardziej no na plus, bo jednak Wolbert też jest bardziej obniżony w tych drugoligowych torach i na pewno walka tak o skład dla mnie będzie pomiędzy Łęgim a Gingerem się odbywać bardziej niż pomiędzy pozostałymi. Raczej Masters, Pfeiffer i Wolbert powinni być pewniakami do składu. Mhm.
Halo? Tak, coś. Halo? Tak? Halo? Bo skończyłeś, tak? Bo myślałem, że tylko taką pauzę zrobiłeś. Nie, właśnie mówiłem, że raczej Łęgi z Gingerem będą raczej ten skład ważny. No tak, że, wiadomo, tak. Różnie, różnie to może bywać w trakcie sezonu, czy to jest nieraz jakieś urazy drobne, czy coś, ale tak wspomniałeś bynajmniej też na o papierze. Wolbercie, to też powiedzieliśmy, że no jednak po tym, no nie chcę powiedzieć złym sezonie, ale wiadomo, ten cały sprzęt, co mu tam wspłonął, potem w tym Rzeszowie też nie dostał tylu szans, ale w ostatnich latach to jest drugoligowiec z pełną parą, nie? Więc on o ten skład na pewno powalczy, nie? To nie będzie zawodnik, który został ściągnięty po to, że w razie W. Uwaga, zwracam ci honor. Lewiszyn miał średnią 2-0 tak rok wcześniej. Teraz miał 1,6. Właśnie, bo powiedziałem, że na pewno on w sezonie, tak w tym, co był teraz, to robił po te 6-5 punktów, więc tak na pewno nie był aż tak regularny jak tym pierwszym. Zwracam honor. Tak, wiem, że tej dwójki na pewno nie miał. Zwracam honor. Trochę to przeoczyłem. Sezon mi umknął po prostu, przepraszam. No wiadomo, nieraz te sezony nieraz są tak, się pokrywają, że nieraz można się pomylić. Tutaj jeden wyżej, jeden niżej. Ten sezon nieraz, no te statystyki to nieraz takie bywają mylne, wiadomo. Tak. No, ale sezon tak raczej powinien być dość właśnie tam mimo wszystko w tej drugiej lidze, no raczej pod Start. A ty i jakiej Tarnów. Drużynie kibicujesz, bo w sumie powiedziałeś tylko imię? Arek. No tak, ale ale ja. Kibicuję, no, tak, Startowi i aha. Jeszcze Apator i. A, tak, ale głównie. To tak nie masz jednego klubu. Nie, no głównie to Start i Apator. Okej. Okay. No to super. No to dobrze. Także. Jeszcze miałbym pytanie do Rafała odnośnie tam jakiś czas temu na kanale Żużlowy Degustator. Tam było wstawione, że będziesz patronem medialnym Piły i czy jeszcze jakieś kluby będziesz też patronem, czy tylko Piły na ten sezon? Jeszcze ogłosiliśmy Kolejarz Opole, tak. Ale jest szansa, że za chwilę ogłosimy takie rzeczy, że po prostu wszyscy z butów wyskoczycie. Ale jeszcze nie wiem. Oferta jest złożona, czekamy na odpowiedź. A, czyli możliwe też, czy to w pierwszej lidze, czy nawet w ekstra, by coś tam możliwe, że będziecie działać? Pomidor. Nie mogę, naprawdę nie mogę. Nie mogę, jeżeli sytuacja się rozwiąże, to pewnie gdzieś kiedyś. Inaczej, jeżeli sytuacja rozwiąże się pozytywnie, na pewno się o tym dowiecie, natomiast jeżeli negatywnie, to pewnie też gdzieś kiedyś coś o tym powiemy. Ty, kot łazi po moim dachu, ej. Nie no, kozak. Czyli na tą chwilę z oficjalnych to Piła, tak? Czy jeszcze Piła jakiś tam klub? Piła, Kolejarz Opole i Start Gniezno. Przedłużyliśmy współpracę ze Startem i dwa nowe kluby dołączyły. O zabranie. No przepraszam, ale coś mnie tu widzisz. Koty po dachu chodzą. No? Jesteś? Mówisz jeszcze? No. Kontynuujesz? Tak. No to w sumie już tak się porozumiemy teraz tą drugą ligę, bo tak te składy teraz będą też cyklicznie. Od poniedziałku pierwsza liga się zacznie, tak? Czy? Tak, oczywiście. Jutro ostatni odcinek wjeżdża drużyna z Landshut. Tak, dobrze mówię, tak, z Landshut. I od poniedziałeczku już się pojawią, oczywiście skład analiza przewidywania drugiej ekstraligi. No tak to trzeba nazywać, po imieniu. No tak, no ale wiadomo, jak od tam 20 sezonów się jest w Speedwayu, no, to tak zawsze była ta ekstraliga pierwsza i druga i tak. No i było fajnie, większości ale. Większości też osób mówi, że na tą chwilę no ta, jednak tak jak ten stary system, a wiadomo, pewnie też kwestia tam czasu, jak to tej nazwy przywyknie, chociaż no Krajowa Liga z tymi dwoma zagranicznymi to tak no, raczej nie trafiona ta nazwa, jak tam próbowali. Oglądam żużel, więc to oczywiste, że w Krajowej Lidze Żużlowej jeżdżą drużyny z zagranicy. No właśnie, a tam kwestia tych zarządzających i też terminarz, wstępnie tam mówiono, że jak będzie 8 drużyn, to miało być chyba tam 6, że na playoffy, ale raczej teraz jak będzie te 7, no to raczej nie zrobią 6, bo to raczej no byłoby praktycznie no większość meczów by zaś było odpuszczanych tym klubom, co będą jechać o nic, bo tak naprawdę Start, Tarnów i Piła będą praktycznie na awans mówili, że będą chcieli tak, a no Opole to chce odjechać, no a kluby zagraniczne fizycznie nie będą mogły awansować, nawet gdyby wygrali ligę. No może tak być, jak najbardziej. No i tu postawimy kropkę, no? Tak, no właśnie, więc też już się tam podzieliłem w tej kwestii, no to super. Miłego i dla wszystkich pozytywnie zakręconych w lewo. No i elegancja. Dzień, trzymaj się. Super, pozdrówka, trzymaj się. Cześć. Dzięki, miłego.
Panie Rafale, teraz muszę chwilę z tobą porozmawiać, więc. Tak, więc. No była taka no nieprzyjemna wiadomość. Hans Andersen kończy karierę. Ugly Duck. No i teraz chcę, żebyś powiedział mi, co najbardziej kojarzysz, jeżeli chodzi o Hansa Andersena. Ale zanim odpowiesz, to zacytuję jego ostatnie słowa z Twittera. Nadszedł właściwy czas. Nie dokuczają mi stare kontuzje. Mogę chodzić i biegać. Mam trochę metalu, między innymi w dłoni, ale nie boli mnie to. Ani nie sprawia mi to żadnych problemów. Przede mną jeszcze wiele lat, w których chcę móc obudzić się bez bólu. No i super. Wiesz, na każdego przyjdzie czas. Jedni kończą karierę w wieku 38 lat, inni w wieku 53 czują, że jeszcze mogą jeździć i każdy ma do tego jak najbardziej prawo. Każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć we własnym czasie, kiedy chce zakończyć karierę i czy chce zająć się czymś innym, czy nie chce. Jedni to robią z powodu dużej ilości kontuzji, innych przestaje żużel bawić. Jeszcze inni po prostu tak poziomem już odjeżdżają od czołówki, że stwierdzają, że jak ma to tak wyglądać, to ja dziękuję. No i tyle, nie? A czy masz jakieś wspomnienie związane z Ugly Duck, czyli Hansem Andersenem? Bo proszę. Spotkałem Hansa w Leicester, jak jeździł 2 lata temu. Zamieniliśmy parę słów, poprosiłem go o wywiad, to poszedł do busa, powiedział, że spoko, tylko przyjść po zawodach przyszedłem, powiedział, że nie ma czasu i poszedł. I tak się skończyło. nie byłem czyli lata ci ogólnie teraz już... Znaczy ja generalnie nigdy nie byłem jakimś jego fanem, szacunek był, bo do każdego żużlowca jest, nieważne czy nazywasz się Hans Andersen czy inaczej, ale jakby takich wielkich wspomnień co do tego faceta nie miałem. Z tego co pamiętam, to jest chyba koleś, który miał najwięcej klubów z aktualnie jeżdżących zawodników w Ekstralidze. Tak mi się wydaje. Michał tu nam podpowiada, Ziółkowski, Andersen, przepraszam, to sezon 2006, jak zastępując Ricardsona zaczął być ciągle na podium Grand Prix i mistrzostwo musiał dodać oczywiście z Toruniem w 2008 roku. No tak, mistrzostwo z Toruniem w 2008 roku, no tak, było coś takiego. No ale... to był Grajek, on przecież bardzo dużo nie sezonów przejeżdżał w Grand Prix, ostatnio też bardzo fajnie pożegnał go widocznie jego przyjaciel, czyli Nils Christian Iversen na Instagramie, gdzie stare właśnie fotki, jak wygrywali drużynowy Puchar Świata z całą ekipą, jacy oni młodzi, Nicky Pedersen młody, Hansior młody, Nils jaki młody, w ogóle no, ekipa taka wtedy, że nie pytał. No niestety gdzieś się wszyscy starzejemy i pomału właśnie takie nazwiska, przecież kiedyś też schodzili i Kramp i inni i wielcy, no i te słowa też fajne, nie, że te na końcu, chcę móc obudzić się bez bólu, nie, więc to jest, pokazuje jakie poświęcenie przez tyle lat jeżdżąc na żużlu, właśnie wspomniałem Iversena czy innych zawodników, którzy tych kontuzji przez swoją karierę mieli, no gdzieś to się odkłada. Policzyłem, Hans Andersen zwiedził 13 klubów przez całą swoją karierę. No, pięknie, ale też piękna kariera, tak sobie trzeba to powiedzieć. Zgadza się, jasne, że tak. Dobrze, jasne, że tak. Następny temat, zanim przejdziemy, tutaj kolega już drugi raz napisał, Bułek. Pytanie do was, panowie, czy piętą achillesową drużyny z Łodzi może być brak wyraźnego lidera w Poznaniu? Może, ale nie musi. Może, ale nie musi, a będą składy, analiza i przewidywania i tam powiedzieliśmy, jaka jest pięta Achillesowa i to już niedługo odbieramy telefon. Dawaj. Halo, halo, kogo witam, kogo gościmy? Michał z Torunia. Cześć, Michał. Chciałem najpierw do Adama, że z domu Bajerskiego mi się dobrze wspominać tej Bydgoszczy, to w końcu on prowadził ten Poznań, który prawie 30-punktową stratę zaprzepaścił z Bydgoszczą, przez to Polonia była w pierwszej lidze. Słuchaj, no to tylko tam był wtedy Bayer? Był Bayer, bo on po tym sezonie do Torunia poszedł. Aha, to po tym sezonie, kurczę. No, to powiem ci to tak, to pięknie. No widzisz, to dobrze wspominamy. dobra szpila. Jak i w ogóle tak do Bayera, to według mnie ta Polonia to jest dopiero takie jedno, jego pierwsze porządne wyzwanie. No bo był ten Poznań, co przed chwilą wspomniałem, i był tak. Toruń to miał pierwszą ligę, to musiał awansował. Później musiał się utrzymać w tej ekstralidze i się utrzymał. No i później z tym Poznaniem to też ten Poznań, no może to nie musiał awansować, ale miał najmocniejszy zespół, żeby awansować i awansował. No i teraz
ten, no nie udało mu się jakby utrzymać, chociaż wiadomo, że tam były problemy z tym Gałą i sponsorami, czy no właśnie. Nie tego pierwsze wyzwanie, gdzie dopiero może osiągnąć taki prawdziwy sukces. Dobrze, Michał, wykorzystam cię w takim razie, bo ty jesteś z Torunia i po tym wszystkim w jakich okolicznościach Bayer opuszczał, czy ty byłeś team Bayer, czy team klub? Bardziej team klub byłem. O, to jednak jesteś z Torunia, ale gdzieś tam jakieś swoje uwagi, zastrzeżenia też, tak? Do Bayera, rozumiem, gdzieś tam masz. Znaczy miałem, bo tak pamiętam, że to ten Apator, co wtedy, bo w tej drugiej lidze to tak, Apator miał super zespół, a jednak tam 3 mecze przegrał, chociaż miał pewny awans, no to tak grał, jeździł na rozluźnieniu, a później też jak ten w tej ekstralidze, to oni też po prostu tak na te bonusy zdobyli. Pamiętam na Falubadzie i GKM-ie z innymi w ogóle sobie nie radzili, nie byli konkurencyjni. Juniorów też, miał 2 lata, to też żadnego juniora tam jakoś tak nie wychował. Nie, w Sparii dla mnie to tak po prostu zrobił, co miał zrobić i poszedł i nie widziałem jakby tego, że może rozwijać ten zespół. Nie płakałeś po prostu na zasadzie. W ogóle tak, dokładnie. W ogóle nie płakałem. Jak odszedł, to mówiłem, może będzie ktoś lepszy. No widzisz, Rafał, jak to jest. Jednak ze środowiska, jak się zapytasz osoby, to jednak mają zupełnie inne podejście, bo widzą właśnie, czy młodzież się rozwija, bo to też jest ważne. To, co ja niejednokrotnie mówiłem. No dobra, Michał, nas dajesz dalej, bo ty zawsze fajnie też tematy narzucasz. Chciałem teraz trochę do tego impu się odnieść. Tam ten wywiad tego Fiałkowskiego, to tak, on powiedział, że tam Toruń, Grudziądz, w ogóle te mecze się nie chciały odbyć, no to muszę powiedzieć, że ja byłem w Krośnie na tym meczu, pojechałem na mecz i według mnie ten tor nie wyglądał na jakiś, który by nie można jeździć. Pamiętam nawet, że sam Sejfudinow to śmigał po tym torze, mijał tam rywali, więc pamiętam. Dla mnie to ten tor nie wygląda. W ogóle widziałem go z bliska, bo dosłownie trybuna to jest, nie wiem, z 2 metry masz do toru od trybuny. Wiesz, no przede wszystkim należałoby spojrzeć na to, że juniorzy Krosno dawali sobie na tym torze radę i bardzo płynnie przejeżdżali. I Sadurski i wtedy kto tam jeszcze był? Denis Zieliński. Tak, Denis Zieliński. Oni nie wyglądali na takie, którzy mają problemy, nie? No dokładnie. Jedynie ten chyba mecz z Gorzowem i z Leszczem, to ten tor tak chyba się nie nadawał do jazdy, a myślę, że z Toruniem Grudziądzem to był taki w porządku, tylko po prostu, bo Petersen płakał, nie miał siły jechać, to dlatego tak wyszło. No, sara. Być może. Ten. Druga rzecz to na przykład się dziwił ten cały Fiałkowski, że Żylowcy nie chcieli jechać. No oni mieli ten playoffy przed sobą, tak w ogóle zapominamy, ile ci zawodnicy zarabiają. Na przykład ja sobie kiedyś obliczyłem, że Tomcel ominął 2 razy playoffy. To minęło go 12 spotkań, on tam podobno zarabia 8 tysięcy za punkt, to jeżeli by pojechał na poziomie swojej średniej, to on ponad 1 000 000 złotych stracił. Bo nie jechał 2 razy w playoffach. I ogólnie się dziwią, że mają jechać na wymagający tor za tydzień playoffy i byli zdziwieni, że tam zmarli, wszyscy się zbuntowali, nie pojechali. No właśnie, no właśnie, to jest bardzo słuszne stwierdzenie, Michał. I jeszcze chciałem ten odnieść się, że dobrze w sumie, że ten Macyn wtedy tego Tarasienkę pokonał w Grudziądzu, bo właśnie ten mecz z Lesznem, to ciekawe, czy w ogóle Leszno by chciał jechać wtedy w meczu, bo wtedy to Grudziądz by miał playoffy i pewnie też by się zbuntowali, by były jakieś tam skandale, ale na szczęście to nas ominęło. Kolejny temat był, to Częstochowa. To dla mnie Częstochowa to jest pewniak na 5. miejsce, ani nie widzę ich wyżej, ani niżej. Tak po prostu nie widzę tego zespołu, żeby miał zrobić jakiś duży progres, ale też myślę, że w ogóle o utrzymanie to nie będzie się martwił w żadnym wypadku. Nie, no to jest drużyna silniejsza niż te 3, które będą się biły o awans, a będzie słabsza od tych 4, które będą się biły o tytuł. Więc no tak jak mówisz, no to nie jest poziom Leszna, Zielonej Góry i Grudziądza, ale też nie jest to poziom Torunia, też nie jest to poziom Gorzowa, Lublina i Wrocławia. Nie? Dokładnie. A też chciałem się zgodzić, chyba to SM mówił, jak dobrze pamiętam, o tym torze, że żeby nie wyjeżdżali, bo to jakieś tam problemy, to jest zwykła głupota, zwłaszcza w marcu. Ja pamiętam, jak w tamtym roku byłem na IMME, to było zimno, nie wiem, 0 stopni i już na przykład Waculik z Tomsenem super jechali, 2 tygodnie później było tam chyba 10 czy 15 stopni, bo to były święta, było słoneczko i Toruń spokojnie wygrał, a Tomsen z Waculikiem to tam około tam dwa punkty na bieg tylko zdobywali, a w Toruniu Dudek czy tam inni, którzy na IMME w ogóle nie istnieli, a jechali dobry mecz. No właśnie. Więc to taka według mnie jest głupie i tylko się może zemścić na tobie. No wiesz, no im więcej kombinowania, tym więcej takich rzeczy, nie?
No dokładnie, dokładnie. A i ten, Rafał, w ogóle mnie zaintrygowałeś wczoraj, jak słuchałem tych zagranicznych zawodników, o tym syndromie Krampa. I przeanalizowałem sobie całe 16 jego sezonów, kiedy on w ogóle jechał po Grampy. No, i wyliczyłem sobie, że 69 spotkań jechał. I ogólnie ciekawe jest to, że ten syndrom to tak wychodził co drugi rok u niego. Że na przykład miał jeden sezon, że jechał tam 2-4 i 2-4 w Grand Prix, a na przykład było, że nie, miał średnią 2-2, a przez te Grand Prix miał 1-9. I tak co drugi rok ten syndrom się pokazywał. Właśnie sobie i tam wyliczałem i ogólnie były sezony, gdzie naprawdę mogli być źli i mówić, że faktycznie ten syndrom istnieje. No dobrze, tylko że jak sobie popatrzysz na średnie Jasona Krampa w Ekstralidze, ale ja patrzyłem, ja obliczyłem do średniej ligowej i wziąłem te średnie po meczu od razu. Czyli na przykład z jednego sezonu było, że 5 razy jechał po Grand Prix i tą średnią z tych 5 zawodów porównałem do tej średniej jakby całorocznej. I naprawdę wychodziło, że przykładowo, mam nawet jakoś tak napisane, zaraz. Słuchaj, Rafał, ty z Michałem nie dyskutuj, on na pewno wszystko prześledził. No tak, tylko wiesz, no ja też no nie poddałem tego takiej analizie, jakiej ty, Michał, no nie liczyłem tych wszystkich 16 sezonów, ale wiesz, jak sobie spojrzałem na średnią, no to odliczając 2 pierwsze sezony, które nie były pełne, tak, no wiesz, Gorzów, Wrocław, tam 2 mecze, 1 mecz, no to chłop zszedł poniżej i 2-0 w 98 roku w Zielonej Górze, będąc zawodnikiem Zielonej Góry, to miał 1-7 i następny taki sezon, gdzie miał poniżej 2, trafił mu się w Rzeszowie w 2012 roku, czyli w sezonie, w którym kończył karierę i to było 1,988. A tak cały czas masz gościa, który klepał ci równiuteńko powyżej 2, w międzyczasie robiąc 2,485, 2,660, 2,584, 2,494. No także wiesz, no okej, okay, może mu się zdarzały te słabsze mecze, natomiast na koniec dnia, jak spojrzałeś na średnią całego sezonu, to przecież był wymiatacz totalny. Znaczy, na całą średnią tak, tylko wiesz, syndrom Krampa to chodziło, że on w sobotę to pojechał na Grand Prix i cały się spalał, że po prostu psychicznie na to wszystko dał i on później przyjeżdżał na niedzielę na ligę i go nie było. I ogólnie na przykład 2023 rok, co dla ciebie jest taki miły, to na przykład Kramp miał 2,337 średnią, a po Grand Prix miał w ogóle 2,07, w tym jak był w ogóle na podium Grand Prix, to miał 1,82. I on tak co drugi sezon zawsze miał o 0,3 gorszą średnią w tych zawodach, gdy po Grand Prix przyjeżdżał na ligę, od takiej ogólnej. No okej, okay, dobrze, czyli jeździł słabiej, ale czy to było aż tak bardzo słabo? Nie, właśnie nie. I no powiem ci, że sobie przeanalizowałem do Krampa, jaki taki zawodnik teraz sobie myślę, że mógłby mieć taki syndrom. I wziąłem Lindgrena. To Lindgren to jest w ogóle dramat przy Krampie. Lindgren w ciągu tych 6 sezonów to 4 razy jeździł w playoffach i ani razu nie miał średniej wyższej niż 1,8. Ani razu. Zawsze miał jakieś tam... To przez całą swoją karierę w Ekstralidze tylko 2 razy zrobił średnią większą niż 2,0. No tak, ale on nawet naprawdę porównując, że czasami jakiś był jakiś zwykły mecz, nie wiem, 12 punktów zdobył 13, a nagle playoffy się zaczynały i miał 4-5. Ja byłem aż szokowany, jaka jest dysproporcja u niego, że potrafi mieć 2 ileś z kawałkiem średnią, a na playoffy to w ogóle nie dojeżdżał ten zawodnik. Witam w Częstowie, jakby, no znam. Ale podobało mi się, co mi odpisałeś na Twitterze pod postem Karola, jak Karol napisał, że Włókniarz to jest przeszłość i tak dalej, tam ładną szpileczkę wbiłem, czy to dokładnie zdjęcie tej drużyny, która przegrała mistrzostwo z Krampem i Rickardsonem na czele i napisałeś, że tak i w ogóle tego nie wiedziałem, ty mi dopiero to uświadomiłeś, że w sezonie 2003, kiedy Włókniarz został ostatni raz mistrzem Polski, właśnie zdystansował ten turbosilny Toruń z Krampem i Rickardsonem, wygraliśmy z wami 3 mecze, to nawet nie wiedziałem, że to aż tak dobrze poszło. Tak, tak, w ogóle to tak opowiem krótko taką historię, bo ten pierwszy mecz w Toruniu, co był przegrany, to była taka sytuacja, że pamiętam, że był taki okres, że byłem po pogrzebie dziadka i się po prostu chodziło na taką mszę, że po prostu tam byłem dzieckiem, to jeździłem. I pamiętam, że jakoś msza miała być o 18, a mecz jakoś zaczął 17:30. I pamiętam, że Toruń wygrał chyba pierwsze 2 biegi 5-1, 10-2, i musiałem po prostu wyjść i iść do kościoła, no i ogólnie taki zadowolony, że pewnie wygrają. Byłem na mszy, wychodzę z mszy, a mi kuzyn mówi, że to mi przegrał z Częstochową, nie? A ja taki, wow, zdziwiony, nie? Taki ten... Byłem tak, smutny, wygraliście w 16 rundzie 46-44, czyli to już była runda playoffowa, nie? A w rundzie zasadniczej Włókniarz wygrał 2 razy, w kolejce
trzeciej, czwartej, piątej, 46-43, to pewnie o tym meczu mówisz w kwietniu. Tak, to był dokładnie ten. A w ogóle na tym rewanżu, nie w playoffach, tylko ten, to w ogóle pojechałem. Z tatą z weekend net, jak Adam miał Piotra Protasiewicza rozmowę, to właśnie wspomniałem o tym. Dzwoniłem i mówiłem, że właśnie wtedy byłem. W ogóle pamiętam taki obrazek, że ja miałem wtedy 9 lat i pamiętam, że jestem przy kasie i tata mówi, że poprosi bilet dziecięcy, a pani w kasie mówi, a ile on ma lat? A on mówi, tata 9, a to u nas są bilety do 10 lat gratis. Tak, to było tak miłe było. Przez zaskoczenie, bardzo które długi były czas. do siebie. Myślałem, że powiesz, a czemu ten chłopczyk trzyma butelkę z piwem? Nie, to prawda, przez bardzo długi czas było do 10 roku życia. Pamiętam, miałem 13 i dalej miałem 10 i wchodziłem za darmo. Tak więc jak rodzice nie mogli ze mną na żużel, to po prostu mieszkałem na tyle blisko stadionu, że mówiłem, że idę na żużel, a jak wejdziesz, dam radę. Nie? No i przeważnie się podchodziło do jakiegoś faceta, który tam gdzieś szedł. Mogę wejść z panem, a ile masz lat? 13 i w tym problem, że nie chcę biletu. Dobra, nie? My wchodzimy i coś tam. Ochroniarz pyta, ile chłopak ma lat? 10. Patrzą na mnie, na tego gościa, ja tam wiesz, bo do połowy głowy, bo ja byłem dość wysokim dzieckiem. Naprawdę 10? Tak, 10. To w którym roku się urodziłeś? Ja szybko w głowie, w tym i w tym. Wchodź. Także bez problemu było, nie? No dobra, no to nie będę już tam, pewnie ktoś jeszcze chce zadzwonić, to wielkie dzięki za rozmowę i... Dzięki Michał, pewnie, trzymaj się, zdrówka dużo. Cześć. Cześć, cześć. Dobrze, czyli... Co, czekamy na Huberta i można się rozejść? Czekamy na Huberta i możemy się rozejść, tak, czekamy aż, właśnie, Kasiula też to pisze, tu jeszcze Szymon, czyli podsumowania będą w formie odcinków w duetach, podobnie jak teraz składy i analiza. Podobnie, ale chyba nie będzie w duetach. Znaczy, my już to chyba mówiliśmy na którejś prawdzie żużla, jak to będzie wyglądało w formatach, a pewne jeszcze rzeczy musimy poustalać, ale będzie pierwsza liga normalnie zapowiedzi podsumowania, tylko nie jako live, tak jak kiedyś po prostu były odcinki, a ekstra liga będzie miała wtedy trochę więcej czasu, żeby posiedzieć i pogadać. Prawda, panie Rafale? Tak, śmieję się z czatu, bo czat się nabija z tych moich 10 lat, że byłem na sterydach i ja sam piszę, że ja cały czas wyglądam jak miałem 10 lat. Dzięki. Odbieramy telefon, znając proszę. Życie, to jest właśnie Hubert. Cześć Hubert. Jeszcze nie powiedziane. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Cześć chłopaki. Cześć Hubert. O, nie, to jaki Hubert? To nie Hubert przecież ty. Kasiuli nie Kasiula poznajesz? Z tej strony. Jezu, no. Przepraszam. Kasiula dzwoni do mnie, a ty powinnaś dostać laciem tu od starszego pana, wiesz? Nie pojawiasz ja się na ciężarówce. Ja do Rafała dzwonię, ej, wiesz. Patrz, do Rafała dzwoni, ale mi teraz zbiła, nie? Ale mi dobiła dzwona. Dobra, nie jak odzywam się. Jak ty chcesz mi laćkiem bić, no to co mam do ciebie dzwonić, dobra, nie? Dobra, oddaję głos Rafałowi. Nie, no do ciebie też dzwonię. No i pięknie. Tam nie strzelaj fochę. No. Nie no, za stary dobrze. Jestem na fochy. Dobrze, Kasiulka, co tam dla nas przygotowałaś? Pytania, jak zawsze. Pięknie. Śmiało. Tak, można zacząć? Nie, jeszcze. Słuchaj, nie, jeszcze nie. Zobaczę, czy jesteście przygotowani do nowego sezonu. Dobra, dawaj, czyli będzie grubo. Groźnie. Gotowe? Najpierw proste pytanie. Kto został nowym mistrzem żużlowym w Australii? No jak kto? Rohan Tangate? No jasne, że tak. Dobrze. Gdzie w tym roku odbędzie się Speedway of Nation? W Manchesterze. Też. To patrzcie, jak nie, nie? Dobra. Pięknie. Który to odpowie pierwszy, jeżeli może pierwszy odpowiedzieć Adam? Okej. Okay. Rafi może wiedzieć. Mhm. Który sezon rzędu Leon Madsen będzie zawodnikiem Częstochowy? O kurde, no poczekaj, to liczymy. Sześć, siedem bym stawiał, ale nie jestem pewien. Czy jestem blisko? Rafi? Ósmy. Który? Ten sezon będzie ósmym. Ósmy, tak jest. No czyli 6-7 o 1, no, no niestety nie udało mi się, przegrałem. Dobra, następne pytanie. Gdzie w tym roku został wypożyczony obiecujący wychowanek, podkreślam, wychowanek motoru Lublin Dawid Grzeszczyk? Do Polonii Piła. Zgadza się. A teraz ten Adam? Nie, nie wiedziałem.
No jak to nie? Przecież robiłeś składy i analizy. Tak? To widzisz, kurde, gdzieś przeleciało. Ja ostatnio, tego jeszcze nie wiecie, ale to wam zdradzę od razu. Nagrywaliśmy, z Wojtkiem nagrywaliśmy PSZ Poznań i przez 10 minut, jak się wkręciłem, to zamiast o Mikaelu Jepsenie Jensenie przeczytałem tego, ale przez 10 minut mówiłem o Jonasie Jepesenie. Więc musicie mi wybaczyć, ale specjalnie powiedziałem, że nie wytnę, żebyście wiedzieli, że też się mylę, za dużo tego wszystkiego, ale później się odkręciłem i już normalnie powiedziałem. To akurat masz teraz pytanie o Michaela Jensena, więc się skup. Ile razy zmieniał kluby w polskiej lidze? Kurde, on już w tylu klubach był. To... Cześć? Sześć to wiem, ale czy było więcej? Nie wiem, Rafał, może ty? Miałem strzelał w 8. 8? Ja tak z szóstkę nie wiem czemu. Kasiu, Ela, jaka jest prawidłowa odpowiedź? 10. Ja pierniczę, zobacz. No tak, Toruń, Gorzów, no bo... Częstowa, Wrocław. No, Rafi, już Gorzów, zobacz, jaki Toruń, szybki. Góra, Rybnik, nie zna... Stary, mam takie tutaj arkusze kalkulacyjne, że się masz, wszystko wiem. No i brawo. No widzisz. Kasiu, daj coś łatwiejszego, nie wiem, jak na imię Magolop. No to, ale wy i tak jesteście dobrzy. Ale właśnie, ale wiesz, jaką krzywkę miał Golop? Chudy. Chudy. Kasia, no. Wiesz, czym to pomyliłem? Ty zapytałaś, ile razy zmieniał klub, a on miał 8 klubów, dlatego powiedział, że 8. A nie, aha, ile razy zmienił. A to ty tak nie oszukujesz, że ty gdzieś tam szybko zaglądasz, ty? Nigdzie nie zaglądam, teraz sobie po prostu wpisałem, no, żeby zobaczyć, no, jak się. O, Adam jest i to prosto z Speedway Pub, oni tam z całą ekipą żużlową siedzą, także Adam, pozdrów całą ekipę żużlową z wszystkimi, którymi tam jesteś. Kasiula, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Na Motorenie w Łodzi ma się IMME odbyć w tym roku, tak? Tak. I teraz... Podam wam trzy nazwiska i musicie wybrać z tego jedno nazwisko zawodnika, który nie będzie występował na tych zawodach. Mm-hmm. Trzech musicie wybrać jednego. Mm-hmm. Doyle, Frick czy Lambert? Frick. Który nie będzie. Mm-hmm. Mówisz Frick, Rafi? Mm. Nie wiem, kurde, powiem szczerze. No nie wiem, obstawiałbym w Lamberta, nie wiem. Nie sprawdzałem, jak tam wygląda teraz ta obsada. Kasiula, werdykt. Brawo, Adam. Brawo. Aha, dziękuję, ale strzelałem, mówię od razu szczerze, bo nie sprawdzałem jeszcze całej obsady. A już jest cała podana? Jest podana, nie ma tylko dzikiej karty. A, dzikiej karty. I właśnie, jak myślicie, komu przyznadzą? Nie wiem, pewnie komuś z Torunia. Pewnie Paweł Kowi znowu. Mota Arena, nie, to czekaj, musi się Łodzi, zgadzać. Czekaj, stop, oni w Łodzi jadą. No tak, to Łodzi, właśnie to mówię. Mota Arena w Łodzi. A, no ale wiesz, tak, Moto dobra, Arena, to... więc no, to kogoś z Moto Areny, tylko że toruńskiej trzeba wziąć. Nie wiem, Holcie. O Rysiu. Nie mam pojęcia. Dobra, teraz się robi trudniej, bo będzie regulamin. Teraz będzie szybki test na tego sędziego. No. No dobrze. Do którego roku życia mogą startować zawodnicy pod numerem 8 i 16? 23. 8, 16 do 23, tak. Zmienił się regulamin. Ale w której... Zaraz. Ale w której lidze i gdzie się zmienił? To też do 24 ekstralidze. Znowu? W ekstralidze. Tak, do 24. Okej. Zmienił się. Dobra, myślałem, że ta zmiana wchodzi tak samo jak zmiana rozgrywek od 2025. No właśnie, i teraz też się zastanawiam, Kasia. Wydaje, że w tym roku. O, zaraz ktoś na czacie napisze. Niech będzie. Okay. Niech będzie, masz rację, brawo. Do 24, to Michał pisze. Następne pytanie znowu odnośnie regulaminu. To są najlepsze pytania. Która drużyna, goście czy gospodarze, w jakim przypadku mogą wybrać zestaw startowy na biegi nominowane? Tak. Jeszcze raz przypomnij pytanie, bo to ja mówiłem chyba o tym na Ekstralidze, że drużyna, która będzie przegrywała, tak? Wybiera pierwsze pola startowe. Która drużyna wybiera te pola startowe na biegi nominowane? No ta, która przegrywa, to wybiera jako pierwsza. Nie pamiętam, czy to było 6 czy 8 punktów. I...
I ty, 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 ty. I co tam jeszcze dodali do tego, ty? Dacie do różnicą punktów, ale co, jeszcze coś tam? Albo lub. O Jezus. Lublin. Nie mam pojęcia, jak ten przepis brzmi. Nie będę szedł. Lub goście w przypadku remisu. A, w przypadku remisu. Dobra, bo to mogłeś powiedzieć w przypadku remisu, co by było. Ale dobrze, dziękujemy. No bardzo fajnie. Nie, zajebiste pytania. Następne teraz Liga Angielska. Do Krzysia dzwonię. Telefon do przyjaciela. No jedziesz. Który klub będzie w Lidze Angielskiej będzie reprezentował w tym roku? Tobiasz Musielak Tofik. On zmienił klub. A ja mam tu napisane, se szybko odwinę. Już ci mówię. Nie ma żadnych tych. Już ci mówię. Akurat miałem, przepraszam, ale szybko to tutaj patrzę i już ci mówię, bo... Zmienił klub. Tak. No czekaj, mam tu wszystkich wypisanych. W zeszłym roku jeździł w Sheffield, ale teraz będzie jeździł tak. JJ. Mhm. Ty, ja patrzę. Podpowiedź, Stars. A, Kingsling. Tak, mam tutaj. Razem z Wojdyło będzie. Tak. Tak jest. Następne pytanie. Zobaczymy, jak Rafał pamięta dobrze i jak Adam ogląda kanał Rafała. Kanał Rafała i Piotrka. Ranking obcokrajowców w XXI wieku. Żużlowe top 8. I teraz tak. Pytanie. Kogo Rafi umieścił na 6. miejscu? Nie oglądałem tego odcinku, mówię od razu. Nie, to powiem, że nie. Dobrze, już chyba wiem. Ale Rafi to ty powiedziałeś. No nie, no Rafi to wiesz. Jak to jest po prostu non-stop, jak rozmawiasz o tym żużlu z tymi zawodnikami, składy, analiza. Wystarczy, sam nagrywał Rafi, na pewno wiesz, po chwili zastanowienia, by... Wymienił, ale no za chwilę idzie inna. No bo dużo tego, bo wy nagrywacie coś innego i potem wiesz. To jest takie moje tłumaczenie, wiesz, żeby nie było. Jedziesz dalej, dobra, grilluj nas, pytanie. Bo czat ma zwałe, że nas grillujesz, także jedziesz. No, dosyć kiepsko przygotowani jesteście na ten sezon, ale popracujemy nad tym. Słyszałeś, Rafał? Grand Prix, skupić się tam, chłopaki. Kto w tym roku będzie startował w cyklu Grand Prix z numerem 744? Kurwa, nie wiem. A 744, no to co? To nie będzie Kai Hülkenberg? Jest, brawo. Tak jest. Kai. Ja i myślałem między Kajem a Andrzejem, no bo to któryś z tych. Nie, Andrzej ma niski jakiś numer. Parny. Dobra, no. Następne pytanie. Który zawodnik jako jedyny został mistrzem świata, nie wygrywając żadnego... Mark Loram. Turnieju? Mark Loram, tak. To. W 2000 roku. W którym roku? W 2000. Pięknie. Millennium, bardzo no. Ładnie. Piękne to było. Czasy piękne, no. To już nie wróci. Następnie. W jakim mieście w Niemczech odbędzie się Grand Prix w tym roku? W Landshut. Mhm. Adam. Co, to nie w Landshut? Landshut. Nie, ja pytam ciebie. Nie, no w Landshut, tak. Tak, dobrze. Tak. Grand Prix ma się obcykane. No Grand Prix to jednak wiesz, trochę, no to są, mniej tego jest po prostu. Wracając do Marka Lorama, wtedy było 6 turniejów. 6 turniejów się odbyło, była Praga, była Bydgoszcz, był Wojens, było Coventry, coś w Szwecji było i Wojens. I ma tutaj warsztat mechaniczny. Nawet wiem gdzie. Możliwe, no. Dobra, Kasia, mów proszę dalej. Mm-hmm. Który klub żużlowy w Ekstralidze nie ma żadnego zawodnika występującego w Grand Prix w tym roku? W Ekstralidze? No Falubas. Tak. Tak. Adam też? Tak, Falubas. A nie ma żaden. Wszyscy występują. A w Falubazie kto? W Falubazie kto? Kwek? Aha, tak. Ale Dante, bo ty, Rafał, za szybko musisz się zastanowić, a później idę twoim tokiem myślenia. Ale co ty rzucasz na Rafała? Nie, bo wiesz, strzela, to ja zaraz idę za nim, bo to mówię, wie, na bank, nie? Wiesz, o co chodzi. Aha,
Idziesz w ciemno. No, idę od razu za nim jak w ogień, nie? Dobra, chłopaki, ostatnie pytanie. Średnia wiekowa. Zobaczymy, ile lat mają. Kto, Rafał czy ja? Nie, zawodnicy. Zawodnicy. Średnia wiekowa. Chodzi mi o seniorów z Ekstralidze, w każdym zespole. No jest. Który klub ma największą średnią wiekową dotyczącą seniorów? Czyli najstarszych masz na myśli, tak? Tak. Ile w sumie średnią wiekowo seniorów z każdego, z tam Leszno, Lublin, po kolei z każdego? I który klub ma największą średnią wiekową, jest najstarszy, jeżeli chodzi pod względem wieku zawodników? No to Leszno na pewno gdzieś tam jest w czubie, no bo co, mają Koldiego. Na pewno Zielona Góra, bo mają Hampela. Nie, chodzi o średnią, musisz dodać wszystkich. No wszystkich. Przecież w Lesznie to tylko Kołodziej jest. No a Zęgota ile ma lat? No to a widzisz gdzieś starszych jeszcze tam? No to mów. No co, masz w Toruniu, masz co? Duzersa, Przedpełskiego, Lamparta. To musiał zliczyć. Dalej jedziemy. W Grudziądzu kogo masz teraz? To w seniorów wszystkich liczymy, tak? Pedersen, Ocet, więc tak, tylko seniorów. Jest Frick, jest Dol, no. Jest Licji. To Grudziądz jest. Raczej z Frickiem i z Licejem to odpadają. W Lublinie mamy z Marzlika. Lindgren ma swoje lata, 38 bodajże. No. Tak. Lindgren ma 38, ale tam jest Jack Holder, tam nie. Weźmiesz Gorzów, to masz Waculika, to masz Woźniaka, to masz Thompsona. To chyba to dobrze gdzieś jeszcze... tam kminiłem, Rafi, wiesz? Nie wiem, mogę się mylić, to ma najstarszą seniorkę teraz w Ekstralidze. Ale... No bo ty masz, mówimy, tu jest jeszcze Lebiediew, Zęgi... I Smyk, ale no Smyk to młody. No ale to wiadomo, że zawsze każda drużyna będzie miała tam ale na tej ty, pozycji. A Wrocław? Łaguta? Łaguta, Tajski, Tajski ma swoje lata. Janoś też już ma swoje lata. No i Kowalski tam zaniża teraz pewnie. No i jeszcze Biuli jest, nie? No, a, no Biuli też nie jest najstarszy. 24. Ale ja nie liczę u 24. To trochę się... wiesz. Tak, seniorzy bez U24 i bez juniorów, sami seniorzy. Okej, okay. No dobra, no to najstarszą ma w takim razie. Nie wiem. Jarek nie Hampel. Wiem, ale nie wiem. Madsen, no kurde. Madsen to jest Giovanni Dziadzia już, nie? No to on tam już swoje lata przejeździł, nie? No ale nie, no z drugiej strony jest Drabi, który jest stosunkowo młody, no i Woryna, który też na to... Nie, no dokładnie, no to tutaj no nie, to dobra, nie. To, nie będzie. To chyba zostanę przy tym, nie wiem, albo w Falubazie, albo Leśnie, nie wiem. Chociaż... Kurde, no co tam jeszcze mamy za drużyny? Mówiliśmy Lublin nie. Musimy sobie to skreślać. Lublin nie, Grudziądz nie, to już dwie odpadają. Wrocław, liczyliśmy Rafał. Janoś, Łaguta, Wolfinden. No to nie są najmłodsi zawodnicy. Wiesz co, wydaje mi się, że jak bez U24 to może być Falubas. No właśnie tak pierwsze moje skojarzenie było Hampel, Falubas, Kołodziej. No i zacząłem dodawać pozostałych. No ale co tam później w Falubazie? Masz Piotra Pawlickiego, Rasmusa Jensena. No, Przemka. Przemka Pawlickiego. No Rasmus też nie ma, wiesz, 20 lat. No dobra, ja dobra, Falubas, ja też, strzelam Falubas, no. Takie. No. To 132 lata. Okej. Okay. No to jednak coś jakąś żeśmy... A najmłodszą drużynę? No to stawiałbym gdzieś na ten Grudziądz chyba. Poczekaj, jeszcze się chwilę zastanowię. Frick, Litz, a nie, tam Doyle zawyża stawkę. Tam Doyle mocno zawyża stawkę. A Toruń, Emil, no ma już swoje lata, Duzers. To może być Toruń, chociaż to Toruń. Nie wiem, ja rzucam Włókniarz, bo tam jest Drabik i Woryna. O, masz się, no Rafał, to nie jest głupi pomysł, ci powiem. Bo Mikkelsen jest który, 94 rocznik? Piąty? Nie mam pojęcia, który to jest zresztą, który chłopak. Rafał, stawiam na Włókniarz. Ja też. Tak jest. O jeden rok tylko od Lublina.
Od Lublina, no widzisz, ale pięknie, no to poradziliśmy sobie akurat, to było bardzo też fajne, Kasia, nie? 94. Słuchaj, Kasia, no, wszystko teraz, super, teraz będzie kończył. Kasia, super pytania, ale nie dzwoń już do nas takim. Okej, zapamiętam sobie. Nie, żarty, dzwoń, pewnie, ja to lubię takie, wiesz, to są fajne takie, kurde, rzeczy, więc super, nie jest źle, zajebiście. chłopaki. Nie, no pewnie, Sama że nie się ma. dużo nauczyłam, jak robiłam te pytania, więc Widzisz? Bo to tak przynajmniej się dużo jest. nauczyłam. Nie, ale powiem szczerze, to jest zawsze fajnie, bo można sobie podyskutować, poprzypominać sobie. Nawet w moim wieku coś tam można policzyć, rozkminić. Adam, zawyżasz Wieku średnią nie kanału przypomina. zakręceni w lewo, niestety. Jeszcze raz? Nic nie powiedziałem. Wiesz, że ja mam takie guziki pod palcami? Ja wiem. No właśnie. No a teraz, Kasia, Dobrze, pytania a... może do ciebie zadamy, co? Dobrze, Kasia, to bardzo szybkie pytanie. Kto jest O, aktualnie... ej. Nieźle, to nie, dziękuję. Nie, Ktoś mi przerywa. ja zaraz Halo? ci przerwę, zaraz dostaniesz, to uważaj ty. Tak, Dobra, Kacwana. biorę na klatę, najwyżej nie odgadnę. Bierzesz. Jedno pytanie. Dalej. Jest, Ale trwają indywidualne mistrzostwa Argentyny na żużlu. Na podium na ten moment jest jeden Argentyńczyk. Kto? O, nie mogło być, który Polak? No, obaj są na podium, a tylko dwóch jeździ, więc to pytanie nie ma Tak. sensu już. Nie wiem. Nie wiem. Strzela, jednego na Nie. pewno znasz. To Rafał To ja Lubieńca. tego... Nie. No ja wiem. Nie, ten nie? Tego młodego? Nie, Aleksa, to nie jest Aleksa Kunio, ale ten zawodnik jest młody. Podpowiem ci, w zeszłym sezonie jeździł w barwach unitarnów na młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski. Młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski. Kastanie? Paco jest Włochem. Jest A ty nie mówisz o tym coś tam? To nie ten? Facundo Albin, tak? nie. To nie, nie ten? Bo tu też na czacie pada, O, widzę. już jest poprawna odpowiedź na czacie. A, jest, widzę. No widzisz, na czat mogłam Ale trudne, Kasi, zadałaś pytania. A tam trudne, ja bym ją zapytał, kto zaliczył 7 wykluczeń z rzędu przez upadki, to by było trudne. Tak, Eberam Punianie. 7 wykluczeń z rzędu miał Milton Bessego. A to widziałam, ale się męczyłeś przy komentowaniu. Dobra, ciężko było. To ja zadaję Kasi pytanie bardzo proste. Kasia jest z Lublina. Ile w ostatnim sezonie Lublin wygrał meczy? O Jezus, w ostatnim sezonie? No. Czekaj. Licz sobie, każdy może sobie policzyć. Z Grudziądzem to wiadomo. Z Grudziądzem? Gdzie? Przegrali przecież z Grudziądzem. No to właśnie odhaczam, które Aha, które przegrali. Przegraliście. No Będzie tak. szybciej, nie? No tak, no wiesz, w sumie, no jaka pewna jest, no dobra. Nie, nie jestem pewna, w ogóle nie mam pojęcia. Ile wygrali, tak? Nie pytasz? Tak, ile wygrali? Nie wiem, dużo. No i zaliczam tą odpowiedź, nie? Wydaje mi się, że nie, 17. A ty w ogóle ten? Adam, wiesz? Ty tylko tak nie sprawdzasz. Nie sprawdzam, czy ty wiesz. Ale już Michał napisał. Rafał ma rację. Tak, bo w ćwierćfinałach był remis z Toruniem i wygrana z Toruniem. Potem były dwa w dole z Włókniarzem. I później ze Spartą Wrocław też dwa razy wygrana. No. A było 12 na początku. Czyli 12 plus 5, 17. I pytanie ostatnie do Kasi. Kiedy powstanie nowy stadion w Lublinie? Nigdy. O Jezus, dlaczego? Kasia, ale co, no ten plan i co, no jesteś z Lublina, to może wiesz coś więcej niż my. Kasiu, jak tam to? Tyle co i ty. A. Nie wątpię, żeby to szybko powstało. Czyli trochę albo kiełbasa wyborcza albo była i teraz nic na razie się nie dzieje w tym temacie. Oj, wątpię. Nie jest pisane w wątpię, sensie wątpię. Gdzieś tam głośno, nie. No okej. Okay. Szkoda, przydałby się. Spokojnie, no, przyda, będzie, zobaczysz, uwierz mi. Dobra, jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie waszego dzisiejszego pytania o czy Eleven będzie puszczał jakieś mecze z tej pierwszej ligi? A, czy ta nie. Metalka, czy to jest nie tylko kanał wydaje cały? Mi się. Nie, no, chyba, że Canal Plus znowu zrobi, wiesz, jak to się nazywa, odsprzedanie, tak? Tak, odsprzedanie no, części. Ale na ten moment chyba ma zostać tylko tak w Ekstralidze, nie? Że Eleven tak, będzie przyspiewał do meczu Ekstraligi w piątki. Tak, to zostaje. A pierwsza ale liga cała nie w Canal Plusie. Nie będą, czyli nie będzie transmisji ze wszystkich meczy. Będą. Pierwszej ligi, tylko... A czy wszystkich meczy? No chyba tak jak było w zeszłym roku, nie? W zeszłym roku chyba wszystkie mecze, nie? Mhm. O, sublicencja, Marcel pisze, tak.
Stępniewski nie mówił, że przynajmniej dwa mecze z kolejki. Może być, nie wiem. Nie śledziłem tego. Kiedy one będą lecieć? Ale powiem ci szczerze, no muszę się zagłębić, ale pierwsze słyszę, że tylko dwa mecze z kolejki. To aż w to nie wierzę, no. Skoro i kontrakt jeszcze obowiązuje, bo muszą puszczać wszystkie, no jak? Nie wiem właśnie. Albo w online znowu to zrobią. No bo wiesz, nie ma jeszcze nowego kontraktu, że zmieniają. Co Kanał Plus sam by stwierdził, że dobra, to już nie robimy wszystkich, tylko robimy, nie wiem, dwa? Nie będzie wszystkich meczów, bo jak też pisze. Nawet online nie będzie? Online pewnie, ale te mecze to miało być kiedy? W sobotę, w niedzielę? No tak jak masz kalendarz, ja bym musiał otworzyć tutaj, jak to teraz wygląda, bo już jest przecież kalendarz pierwszej ligi. Bo mi nie chodzi o Ekstraligę, tylko o tą... No druga dziwną, Ekstraliga. Drugą Ekstraligę. Tak, jest już kalendarz, tam jest wszystko poustawiane. Ale Kasiu, wiesz co, specjalnie dla ciebie zagłębię się w ten temat i na pewno dam znać w piątek na prawdzie żużla, co się dowiedziałem. Z monitoringu będę puszczać, piszę dalej. Będę zaglądał tam w monitoring, jak co się dzieje, jakie prace, nie? Także jakby co, to będziemy tam na bieżąco. Mecze w niedzielę tak kolidują. No ale to gdzieś wydaje mi się, że mimo wszystko no online gdzieś to będzie, tak jak było w zeszłym roku. I oby, no bo kurde, my tam zrobimy zaraz, nie? Wjazd. No dobra. No to dobra. Chłopak, bawcie się dobrze. Bądźcie grzeczni. I ty również bądź grzeczna. Jak zawsze. Na razie, no. Pa. Pa, trzymaj się, dzięki Kasiula. Rafi, my pomału do bazy, ale dwa telefony wiszą. To Huberta musisz odebrać. No, myślę, że to tak. No spróbujemy. Dobra, uwaga. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? O, dzień dobry. No i widzisz. W końcu się dodzwoniłem. Tak, Hubercik, dobra. Trochę nas przycisz w tle i będzie git. Już się was przyciszyłem. Dobra, super. Okej, dzień dobry. Już was z presji wyciągam. Dzięki. Chwilam z Kasiulą. No dokładnie, dzięki. Już następny raz będę mówił, Kasiu, coś przerywaj, szybko ją będę, wiesz, zrzucał i odbierał następny telefon. Za dużo. Jeśli chodzi o te włókniarz, no to piąte, szóste miejsce, piąte takie raczej pewne. Ja uważam, że to jest taki jakby włókniarz, to takie jakby przejście pomiędzy tymi słabszymi klubami, które walczą o spadek, a tymi, co walczą o medale. Tak mi się wydaje. To jest taki... Przedek piekiel. Rafał pięknie to podsumował. Powiedział, że jest po prostu dwóch zawodników, od których nie wiadomo czego oczekiwać. Kacper Woryna, który jest po słabym bardzo sezonie, tak moim zdaniem skromnym. Tragicznym. No, to już ty powiedziałeś. No i od Maxa też już tego progresu większego oczekuję, żeby... Naprawdę, no nie było jakichś wpadek niefajnych i wtedy, jeżeli Duńczycy się nie pozabijają znowu jakieś tam wybieranie pól startowych i wtedy, jeżeli ktoś z juniorów, którzy są, okaże się i wtedy jest szansa w playoffach. A tak to tak mówicie, piąte miejsce to jest taka pozycja na dziś. Okej, dalej mówię o tych kamerach. O tych kamerach, to ja uważam okej. Bo będzie zawsze takie, coś tutaj patrzy, więc lepiej nic nie róbmy. No, wiadomo, coś zawsze można patrzeć. Dla mnie to jest okej, ale się boję, że będą takie jakieś rzeczy, że nie działają, że potem jakieś akcje będą. Tego się najbardziej boję, bo wiemy wszyscy, jaki jest żużel. I to mogą być hity różne, to może być naprawdę... Ale bądźmy dobrej nadziei, że to nie będzie wyglądać właśnie tak, jak może wyglądać. No wiesz, czasami rura gdzieś pęknie i no. Tor się zaleje. Zaleje kamerę, o! Był potężny storm, kamerę zalało. No, co z tego, że to jest wodotworna? Zalało kamerę. Tak, powódź, kataklizm, katastrofa. Albo był taki wiatr, że strąciła kamerę. Tak. Albo jaskółki się urządziły się na kamerze i nie można ich przepędzić, bo one są pod zagrożeniem. Nie można, nie. Tak. Uważaj, bo to do Tarnowa teraz tak bije. A nie. Żarty, wiem. Bo jaskółki się wszędzie, w garażu jakieś są często jaskółki. O to mi chodzi, nie do Tarnowa, nic nie mam.
No o to mi chodziło. Spoko. No i mam pytanie, czy będzie jakaś, jakoś przed sezonem jakaś będzie sprawda żużla specjalna? Co masz na myśli, co masz na myśli mówiąc specjalnie? Czy będzie jeszcze jakiś gość w sensie stricte z żużla? Na przykład gość. Powiem ci szczerze, ja już to chyba ostatnio też mówiłem, że nie wiem i nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mógłbym pewnie zaprosić te osoby, które już były i one pewnie by przyszły. Z nowymi, no jest pewien problem. Ja nie lubię się narzucać. Ja piszę raz do kogoś, jeżeli nie dostaję odpowiedzi, a widzę, że ktoś przeczytał, no to już drugi raz nie piszę, no bo po co? Nie jest tak łatwo się przebić, a to, co było na kanale do tej pory, to się udało. Tylko mówię, ja też zawsze mam ten dylemat, czy co rok zapraszać tych samych, bo wiem, że oni by pewnie się zgodzili. Nie, mogą być. Na przykład ci ciekawsi, ci, którzy na przykład zmieniają drużynę lub jakieś mają, na przykład awansowali z drużyną, coś takiego. No myślałem właśnie na przykład ostatnio, żeby napisać znowuż do Kostka, nie? I pewnie Kostek by mi nie odmówił, ale jak ja teraz widzę co trzeci dzień jego wywiad wszędzie, on już był teraz wszędzie, to ja sam się zastanawiam, o co ja miał go zapytać? Jak było na wszystkich wywiadach? To i mało wywiadów. Słucham? No, kogoś to jest w takim cieniu. No właśnie, i to jest dobre. Ja mam pomysł na to, co możesz zrobić, Adarze, ale to ci powiem na backstage. Spoko, ja nawet myślałem też o trenerze Januszu Ślączce, bo on lajkuje moje rzeczy na Instagramie, to może by odpisał i dał się zaprosić, a to mogłaby być ciekawa rozmowa ogólnie, bo wydaje mi się, że to jest taki człowiek, który lubi sobie pogadać. Okej. Jeszcze Kasiula ostatnio zadawała pytanie, jaki tam w Grand Prix, jaki klub nie ma zawodnika z Grand Prix Ekstraligi, to tam nie było na to odpowiedzi, a mi się wydaje, że to jest Leszno. Czy ma jakiś Leszno zawodnika Grand Prix? No wreszcie? No Andrzej Lebiediew. No masz Lebiediewa. Andrzej, no to nie wiem, który nie ma. No nie może, wszyscy mają. Nie, no wszyscy. O Janku Kwechu zapomnieliśmy. Okej. W ogóle ostatnio byłem w Zielonej Górze, tak chyba w sobotę tamtą, czy w niedzielę byłem. I przyjeżdżam obok stadionu, no i tam widziałem kawałek i mówię, no... no... Ciekawie, bo tam nie ma jeszcze dużo zrobione i się trochę boję, że mogą nie zdążyć. Może być albo tak na styk, albo mogą nie zdążyć. Bo te zdjęcia takie same, to wpływało tydzień temu, gdzieś tam były na internecie. No i kurczę, nie wiem. To widziałeś z bliska, nie? No nam ciężko to poruszyć tutaj jakby, no bo żaden z nas tego nie widział, ale no trzymamy kciuki, no mamy nadzieję, że nie będzie tam żadnych dziwnych opóźnień czasowych, no bo nie chcielibyśmy tego. No, dobra, to już wszystko. Standardowo miłego weekendu, nie wiem, miłego oglądania czy coś, czegokolwiek, odpoczywania od pracy, szkoły. I w ogóle wszystkiego dobrego. Udanego. Wzajemnie, tak, Hubert. Miłego i weekendu. Nie było takich więcej sportowych rzeczy żużlowych. No jest teraz trochę tego tak naprawdę. Jak się szuka, to jest. Ja w tym miejscu jeszcze mogę spropsować taki kanał. Nie wiem, czy on dalej robi coś, ten chłopaczek, ale ostatnio bardzo mi się spodobało. Z Rafałem rozmawiałem na backstage'u. Nazywa się Speedway Fan. Bardzo młody chłopaczek. I on właśnie też tam zrobił jakiś odcinek z coś podobnego, składa analiza i przewidywania, ale na samym wstępie 3 razy zaznaczył, że to nie jest jego pomysł, że w ogóle bardzo miło mi było z tego, że wspomniał właśnie o kanale Zakręceni w lewo i że to była jego inspiracja do robienia tego, co robi. Szacun, wielkie propsy, bardzo mi się to spodobało, że tak młody człowiek, a już potrafi po prostu poukładać to tak, jak to powinno wyglądać, a nie jak w przypadku niektórych, jak z rolek korzystają bardzo nieładnie. Prawda, panie Rafale? Tak. Najsmutniejsze jest to, że są instytucje, które lubią zapożyczyć pomysł
tak. kogoś mniejszego i A tyle. Nie oznaczyć na przykład. To jest bardzo nawet nie chodzi o to, że oznaczyć, nawet nie o to chodzi. No po prostu jak chcesz już ktoś zrobił, to tego nie rób. Michał pytał, dlaczego była przerwa w odliczaniu rolek. Adam, wiedziałem, że ktoś się zorientuje, ci to mówiłem. Powiem wam tak. Zaczęliśmy odliczanie 3 stycznia. Według moich obliczeń wyszło, że 3 stycznia powinniśmy zacząć i to było dokładnie 100 dni do rozpoczęcia sezonu. Tego samego dnia wrzuciła Ekstraliga, nie Ekstraliga, Ekstraliga albo Kanał Plus, już nie pamiętam to dokładnie, ale chyba Kanał Plus. Mema, że z tym z Drake'iem, nie? Że było 100 i tak pokazał ręką, że nie i 99, że jest zadowolony. Mówię, no chyba się walnąłem w liczeniu. Po czym patrzę, wszystkie kluby dodały dzień wcześniej, że 100 dni do startu sezonu. Mówię, dobra, to czyli ja się pomyliłem z liczeniem. No więc dodaliśmy TikToka, znaczy rolkę tego samego dnia. 3 stycznia poszły 2 rolki. No i potem żeśmy tym obliczeniem tak samo. No ale w pewnym momencie zorientowałem się, że jednak dobrze policzyliśmy. Moja Ola mówi, Rafał, ej, dobrze było na liczeniu, bo zapisałem to wszystko w kalendarzu dzień po dniu i okazuje się, że jesteśmy dzień za szybko. No to zrobiliśmy dzień przerwy, dodałem rolkę, oglądam żużel, więc coś tam. No ale jednak się skapnęliście. Ale zabawne jest to, że ludzie, którzy wprowadzili nas w błąd i cała Ekstraliga z tego błędu wyszła, a ci, którzy nas wprowadzili w błąd, dalej liczą źle. Więc jest zabawnie. No. A i a propos jeszcze z waszego kanału tutaj, waszych kanałów, to bardzo fajnie są te składy do przewidywania. Naprawdę akurat w tym roku fajnie wam to wyszło, tak mówię. I te loga fajne, naprawdę. Doceniam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, no i moja praca. Te rolki, te shorty, to wszystko. To rafki, tak. To tutaj nam żużlowy dekostator przynosi nam tutaj. I to w ogóle fajne, bo ja tak jak wracam zawsze ze szkoły, to zawsze to oglądam. Nie wiem, czy to tak wy wrzucacie, czy ja tak to odczytuję, ale tak to właśnie fajnie, że sobie wracam do domu i tak sobie wchodzę i widzę na pierwszym planie właśnie rolkę. Rolkę, pięknie. Te rolki to ja dodaję zawsze gdzieś w okolicach 9 rano, więc to po prostu jest. No to ja wtedy w szkole jestem, to dlatego tak odczytuję. No ale szacun dla ciebie, że oglądasz dopiero w domu, bo jak się jest w szkole, to się trzeba uczyć, a nie rolki oglądać. No tak. Możesz nas uczyć i oglądać, ale nie nauka. Bardzo. Tak jest. Teraz się uczę jakiegoś tekstu, bo będę na jakimś wystąpieniu, to jakimś rozdanie czegoś tam w szkole, więc No, to dobrze. Nie wiem. No, dobra. Do zobaczenia za tydzień i miłego weekendu jeszcze raz. Wzajemnie, pozdrowienie. I my też pomalutku już, drodzy kochani widzowie, zjeżdżamy. Zapomnieliśmy powiedzieć w ogóle, żebyście te łapy zostawili w górę. No jeszcze zanim pójdziecie. 59, a było nas 80 osób, teraz 62, to jeszcze parę możecie dorzucić, za co byśmy byli na pewno bardzo, bardzo wam wdzięczni. A jeszcze, skoro już tak wszystko mówimy o tych rolkach, o tych tym, to ostatnio też właśnie jeden z komentarzy tobie, Rafał, mówiłem, bardzo mi się spodobał pod którymś tam z odcinków Składu Analiza, też go czytałeś właśnie, jak ktoś mówi, że był od początku z nami, gdy to wszystko tu zaczynało się jeszcze dziać na tym kanale, no to pamięta właśnie jak to ewoluuje, te pierwsze grafiki, że ja byłem tylko sam, potem z Matim, potem dołączył Rafał, reszta ekipy, która bym musiał tu wszystkich zacząć wymieniać, no i to są lata i to jest właśnie fajne. Czasami taki komentarz po prostu daje takiego dodatkowego kopa, że kurde, no jednak kurczę, no fajnie, warto się rozwijać, warto mieć swoją pasję i warto się nią dzielić, a właśnie wy dzielimy się razem tą właśnie pasją. Panie Rafale, ostatni telefon wisi, ale czy to już nie, był... Nie, Hubert kończy, ustalaliśmy. Hubert kończy, ustalaliśmy, zgadza się. A więc, panie Rafale, ja bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję tobie również, Adamie. Dziękuję wam, drodzy widzowie, za telefony, za tematy. 2 godziny, 17 minut. Wyrabiamy się. Tak, dajemy naprawdę... Tak, pięknie. Więc ja również się z wami żegnam, drodzy widzowie. Zdrówka, miłego weekendu, spokojnego. Trzymajcie się. Cześć, Rafał. Cześć, Adam. Cześć, widzowie. Adios. Tak jest.